Kolej marznące opady w centrum i na północnym wschodzie, a na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do około 6 w centrum i nawet 13 na południu, a gdzie niegdzie na Śląsku nawet do 16. Wiatr słaby i umiarkowany, w całym kraju miejscami porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzień dobry, witamy wszystkich tych, którzy dołączyli do nas. Mamy piątek, 10 dzień marca i to jest 69 dzień roku, który potrwa 11 godzin i 32 minuty, bo słońce... To właśnie, słońce się odezwało za chmur. Dzień dobry. Za chmurami, przynajmniej w Warszawie głęboko jego nie widać, ale wierzymy, że wstało o godzinie 6, zajdzie 32 minuty po godzinie 17. Dzień mężczyzn dzisiaj mamy, drodzy panowie i panie. Dzień całowania. Ale to wiesz, jak to jest z tym dniem mężczyzny? Czy tak? Z dniem podobno mężczyzn? Cały rok jest, tak? Nie, to jest właśnie tak, że albo mężczyzną jesteś, albo nie jesteś. Czyli jeżeli jesteś, to tego dnia się nie obchodzi, a jak nie jesteś, no to wtedy jesteś... No, pokrętna logika, bym powiedział. No, ale... Taka argumentacja dość przekonująca. No i jeszcze Międzynarodowy Dzień Perłki dzisiaj też jest. Nie wiem, dlaczego ma to związek z dniem mężczyzn. Czuję tutaj kolejną pokrętną logikę, ale niech będzie. Panowie, to raczej chyba treski, nie? Tak, tak. Chociaż teraz to, nie wiem, czy obserwowałeś te, albo czytałeś te reportaże dotyczące wyjazdów do Turcji. Samoloty tak, na przeszczepy, są, tak. Tak, samoloty są pełne, głównie pełne mężczyzn i wracają takie wszyscy pomazani na czole. To nie żeby robić reklamę, ale to nie tylko jeśli chodzi o włosy, ale również i zdaje się zęby chyba też. Cały przemysł, tak. W Turcji. Ja słyszałem o Portugalii, że jakby ktoś chciał, to jeszcze proszę sprawdzić. Widzę, że co niektórzy się rozmarzyli, w tej chwili się tak zastanawiają. Jechać czy nie jechać? Przeczeszę. Co mógłbym sobie tam strzelić? Grzywkę przeczeszę. Dobrze, drodzy nie, państwo. Nie, no akurat ten to z grzywką raczej problemów nie ma. Spójrz tylko. Tam za szybą nasz realizator, to potężne. Kudłaty, może być tak. Dobrze, drodzy państwo, jeśli są mówimy, państwo... Mówimy od razu oficjalnie dzień dobry, czy nie? Dzień dobry oficjalnie, mówimy, jeszcze tylko przypomnę, jeśli są państwo przy radiu, to oczywiście bardzo nas to cieszy, ale można też być przy naszym portalu polskieradio24.pl albo zerknąć na kanał na YouTubie, albo w mediach społecznościowych, na Twitterze, bądź na Facebooku, wszędzie tam za chwilę nasza rozmowa, do zobaczenia, więc oficjalnie mówimy dzień dobry, raz jeszcze 5, 10 marca i pierwsza rozmowa poranka. Ale myślisz, właśnie, że już jest gość? Już sprawdzamy, czy jest gość? Tak, za szybą kiwają. Się, jest, za jest. Szybą Włochać ludzie kiwają, że tak. Więc 8,5 minuty po godzinie 7. 24 pytania. Rozmowa poranka. Proszę państwa, to od razu spieszę donieść, że gość miał być w studiu, ale nie dotarł. Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana ministra, witam pana posła. Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie. Jestem za pośrednictwem łączy internetowych. Tak, no nawet powiedziałbym bardziej telefonicznych niż internetowych, ale niech będzie. Przez Skype'a rozmawiamy. Rozmawiamy. Co prawda pana ministra widzę na, nie będę używał tego określenia fachowo, slangu jak to się nazywa, ale obrazek rzeczywiście zamrożony jest. Za nami posiedzenie Sejmu. Jakie refleksje, jakie wrażenia po tym posiedzeniu? No przede wszystkim udało się chyba twórcom reportażu podzielić skutecznie społeczeństwo, ale też polski parlament. Ku mojemu zaskoczeniu znacząca część posłów opozycji nie poparła uchwały upamiętniającej Jana Pawła II. I to tej opozycji od razu dodajmy, która mniej więcej od lat przedstawiała się jako chadecka, jako chrześcijańska. No, pamiętamy rekolekcje w Łagiewnikach i pamiętamy deklaracje tam wydawane. Krakowską, zdaje mówiące, się. No dokładnie, Łagiewniki dzisiaj dzielnica Krakowa, ongiś podkrakowska miejscowość, siedziba zakonu, w którym chociażby przebywała przez znaczącą część swojego życia święta siostra Faustyna Kowalska. No to pokazuje, jak daleko posunięte jest rozbicie polskiego społeczeństwa. I jest to bardzo smutne, bo widziałem na twarzach wielu polityków Platformy Obywatelskiej, no jednak trochę niesmak, że ustalenia klubowe czy partyjne były takie, aby nie brać udziału w głosowaniu nad tą uchwałą.
widziałem kilku posłów Platformy, którzy i wstali podczas puszczonego fragmentu wystąpienia Jana Pawła II w polskim parlamencie w 1999 roku, ale potem no, niestety nie zagłosowali. To, że postkomuniści i taka trockistowska lewica zwalcza Kościół, zwalcza świętych tego Kościoła, nie jest dla mnie zaskoczeniem. Natomiast dla mnie niewątpliwym zaskoczeniem jest to, że partia, która należy do tak zwanej Europejskiej Partii Ludowej, do Europejskiej Chadecji, o której pan redaktor raczył wspomnieć, zachowuje się tak, jak się zachowuje i wpisuje się w absolutnie, w mojej ocenie, fałszywą, zakłamaną. Jeśli będzie ku temu okazja, to chętnie rozszerzę ten wątek. Zdaje się, że tylko pani poseł Jolanta Fabisiak zagłosowała za tą uchwałą, a pani poseł Fabisiak jest z Platformy Obywatelskiej. Tak, to prawda. Co się takiego stało? Krążą filmy od razu w internecie. Krążą wypominki, żeby to w ten sposób ująć. Polityków, którzy całowali dłoń Ojca Świętego Jana Pawła II, którzy dość ochoczo robili sobie z nim zdjęcia, którzy zabiegali o audiencję. Co takiego stało się z pokoleniem? Z pokoleniem, które też było uosobiane w jakiś sposób, czy samo się nawet przedstawiało jako pokolenie JP2. Co się takiego wydarzyło na przestrzeni lat? Znaczy, moim zdaniem na przestrzeni ostatnich miesięcy, czy może kilku lat, ale dosłownie jednego, dwóch lat, to znaczy powrót Donalda Tuska i bym powiedział taka twarda linia skrętu w lewo Platformy Obywatelskiej. To było widać od samego początku, czyli od 2020 roku, od wakacji, kiedy wrócił Donald Tusk. I taka, bym powiedział, twarda retoryka lewicowa i konkurencja z lewicą o ten sam elektorat. Niewątpliwie jest to zagrożenie dla Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia, bo Platforma Obywatelska dzisiaj będzie konkurować z lewicą o rząd dusz na lewicy. I ten skręt. Ale to sugeruje pan rzeczywiście, że to jest taki skręt w lewo, czy to jest raczej taki... Znaczy, wczoraj poseł Paweł Kowal, który jest posłem w ramach Koalicji Obywatelskiej, ale jednak do Platformy Obywatelskiej jeszcze nie należącym, mówił o tym, że PiS próbuje sobie w tej chwili przypisać Jana Pawła II, tworząc z niego działacza PiS-u. No to jest kompletna bzdura i powiedział dosyć kompromitujące, tym bardziej, że były dwa projekty uchwał przedłożone w polskim parlamencie. Finalnie przyjęliśmy jeden, wspólny, połączony, to warto podkreślić, wypracowany na Sejmowej Komisji Kultury projekt uchwały. Uchwały Polskiego Stronnictwa Ludowego, tutaj oddam kolegom z PSL-u palmę pierwszeństwa, i projekt Prawa i Sprawiedliwości. Więc inna partia należąca do Europejskiej Partii Ludowej, do Europejskiej Chadecji, myślę tutaj o Polskim Stronnictwie Ludowym, wzięło w obronę Jana Pawła II i można się zachować moim zdaniem przyzwoicie, ale tym bardziej, że historycy, specjaliści w tej dziedzinie no nie zostawiają suchej nitki na autorach tego reportażu. Natomiast ja patrzę na to znacznie szerzej, tak globalnie. Próby uderzenia w autorytet Jana Pawła II były podejmowane już od lat. Natomiast tak bym powiedział, preludium do tego finalnego ataku, który nastąpił w tym tygodniu, w mojej ocenie było kilka tygodni temu przygotowanie materiału o księże kardynale Sapiesze, który też uderzał w księdza kardynała, i historycy, ale też i znawcy, i można powiedzieć osoby, które tropiły nadużycia ludzi Kościoła, ale również współpracę z aparatem represji PRL, takie osoby jak ksiądz Isakowicz-Zaleski, no nie zostawiały suchej nitki na tego typu denuncjacjach prasowych, które z rzeczywistością miały bardzo mało wspólnego. I w mojej ocenie będzie to służyło tylko i wyłącznie uderzeniu w autorytet Jana Pawła II, próbie upaprania czymś brzydkim tego pomnika. Natomiast w mojej ocenie zdecydowana większość społeczeństwa nie przyjmuje tego do wiadomości i słusznie, bo to są po prostu nieprawdziwe pomówienia. Mhm. Panie pośle, ambasador Stanów Zjednoczonych Marek Magierowski, wezwany do MSZ.
To dobry krok? Polski ambasador Stanów Zjednoczonych. Przepraszam, tak jest. Ale wezwany do polskiego MSZ-u? Tak, takie wrażenie odnoszę. Chyba, że się pomyliłem w tej chwili, ale chyba nie sądzę. Ale chyba Mark Brzeziński. Przepraszam, tak jest. Moim zdaniem... Pora wczesna, państwo wybaczą. Moim zdaniem tak, to znaczy warto ambasadora Stanów Zjednoczonych poinformować, w duchu bym powiedział, życzliwości i przyjaźni, że podmiot często broniony przez władze amerykańskie, myślę tutaj o podmiocie medialnym należącym do grupy Discovery, Warner Bros., przygotował tego typu materiał, który uderza nawet w wystąpienie prezydenta Joe Bidena, które miało miejsce niespełna miesiąc czasu wstecz, gdzie prezydent Joe Biden w tym publicznym wystąpieniu w Polsce odnosił się do dziedzictwa świętego Jana Pawła II. I moim zdaniem warto poinformować o tym fakcie i również o jasnym stanowisku rządu polskiego, jeśli chodzi o ochronę osoby świętego Jana Pawła II. To jest moim zdaniem bardzo dobry ruch. Mm-hmm. Czy to będzie nas konfliktowało ze Stanami Zjednoczonymi, czy wręcz przeciwnie? Ja nie uważam, żeby to była kanwa do jakiegokolwiek konfliktu. Jeśli w duchu wzajemnego szacunku przedstawimy nasze racje i poinformujemy o tym, że tego typu ataki na Jana Pawła II, tym bardziej, że tego nie dokonali obywatele Stanów Zjednoczonych, tylko nasi obywatele w ramach swojej aktywności dziennikarskiej, to w żaden sposób w mojej ocenie nie będzie rzutować na relacje polsko-amerykańskie. Proszę państwa, nie jest żadną tajemnicą, że wojna medialna w Polsce trwa od lat. Nie jest też żadną tajemnicą, że media publiczne miały iść albo do sprywatyzowania, albo do rozwałki. Natomiast to miejsce, ponieważ generalnie nikt, ani życie, ani świat, ani nikt nie lubi pustki, ta pustka zostałaby zagospodarowana. I nie jest chyba też żadną tajemnicą, że jest jedna stacja komercyjna, która jest niejako oczkiem w głowie też dużej partii opozycyjnej. I teraz pytanie brzmi, czy to wszystko to jest jakiś ciąg zdarzeń przyczynowo-skutkowych, czy mówimy o czystym przypadku? Znaczy, ja uważam, że próby nowego poukładania polskiego rynku medialnego, patrząc również na ten komponent mediów publicznych, to jest zupełnie inny konflikt, aczkolwiek bardzo zbieżny, jeśli chodzi o wektory pewnych działań. Natomiast ataki na wspomniane przeze mnie, najpierw na kardynała Sapiehę, teraz na Jana Pawła II, który jest atakowany za okres czasu sprawowania posługi metropolity krakowskiego, następcy księcia kardynała Sapiehy, arcybiskupa krakowskiego, następnie kardynała, to jest próba zniszczenia pewnego autorytetu moralnego, pewnej busoli dla milionów Polaków, nauczania Jana Pawła II, które jest uniwersalne, ponadczasowe. I to jest próba podzielenia polskiego społeczeństwa i też, bym powiedział, zachwiania taką, powiedział, moralnością powszechną, bo w obronie Jana Pawła II po tych atakach wystąpiły i osoby głęboko wierzące, będące członkami Kościoła katolickiego czy innych konfesji chrześcijańskich, ale również osoby bezwyznaniowe, ateiści, osoby, które poszukują Pana Boga, czy poszukują pewnej filozofii życia w oparciu o wartości. To jest element pewnej takiej wojny kulturowej, w której próbuje się przede wszystkim młodym Polakom powiedzieć, że w tym świecie nie ma takich punktów odniesienia, takich kamieni milowych, które pokazują nam, co jest dobre, a co jest złe, jak należy się zachowywać, a jak nie należy się zachowywać, a niewątpliwie takim drogowskazem dla milionów Polaków w Polsce, ale też i dla ludzi na całym świecie było nauczanie, był dorobek, była postawa Jana Pawła II. I też nie zapominajmy o tym, co nawet przebąkiwali wczoraj posłowie opozycji, którzy w
zachowali się tak, a nie inaczej, w mojej ocenie skrajnie negatywnie, bo po to jesteśmy w polityce, aby podejmować odważne decyzje, wbrew nawet liderom partyjnym czy liderom politycznym, którzy mówią w imię doraźnych interesów politycznych mamy albo nie głosować, albo głosować przeciw. Te osoby powinny zachować się przyzwoicie, tak jak nauczał Jan Paweł II. Trzeba być odważnym w życiu, trzeba podejmować decyzje w zgodzie z własnym sumieniem. Tego niestety widać zabrakło u części polityków opozycji. To dziedzictwo Jana Pawła II jest bardzo słabe, mimo że artykułowali, że Jan Paweł II odegrał fundamentalną rolę, jeśli chodzi o przemiany polityczne, czy wręcz geopolityczne podczas swojego pontyfikatu. No to przepraszam, to w takim razie wstrzymanie się od głosu, czy też zagłosowanie przeciw tej uchwale, to znaczy, że ten dorobek został całkowicie zmazany i zapomniany, czy bardziej jest to efekt tego, że no właśnie, że co? Panie redaktorze, naprawdę, gdyby nawet cały Sejm zagłosował, że nie szanuje Jana Pawła II, to ma się nijak do wielkiego dorobku świętego Jana Pawła II. To znaczy, to jest tylko i wyłącznie wyraz miałkości i małości tych ludzi, którzy się wstrzymali i byli przeciw tej uchwale. Natomiast to w żaden sposób, w mojej ocenie, nie narusza autorytetu świętego Jana Pawła II, jego znaczenia dla polskiego kościoła i moim zdaniem przed nami wielka dyskusja, czy też wielkie rekolekcje, których przedmiotem powinno być nauczanie świętego Jana Pawła II. Jest bardzo dużo w tej chwili, widzę, materiałów rzetelnych, uczciwych, traktujących o tym, co Jan Paweł II robił w czasie swojego pontyfikatu, jednego z najdłuższych w dziejach Kościoła, aby z wszelkimi patologiami, z wszelkim złem, które tyczy się ludzi związanych z Kościołem hierarchicznym, ale nie tylko, likwidować, ukazywać, piętnować, a co najważniejsze, przepraszać. Wszyscy pamiętamy, ja przynajmniej pamiętam, pan redaktor z pewnością też, rok 2000, kiedy to Jan Paweł II, otwierając milenium 2000 lat, poinformował o tym, że on w imieniu Kościoła przeprasza za wszelkie grzechy Kościoła, które się pojawiły tam. Wówczas nie padło sformułowanie, że przeprasza za zjawisko pedofilii wśród księży. Natomiast nikt z ówczesnych znanych mi dziennikarzy, i też nieznana jest tego typu notatka prasowa, próbował na tę kwestię zwrócić uwagę. Tego panie, w ogóle panie ministrze, nie, nie brakuje panu takiego mocnego, stanowczego głosu samego Kościoła? Z pewnością tak, ale poczekajmy. Kościół nigdy nie jest zbyt wyrywny i pośpieszny. Natomiast już część hierarchów kościelnych w tej sprawie moim zdaniem zabrał głos. Przynajmniej ja z tego typu stanowiskami się zapoznałem. Poszczególnych biskupów diecezjalnych, czy też hierarchów, którzy są poza granicami państwa polskiego, a którzy sprawują ważne funkcje kościelne. Czy miejscem na takie uchwały, które zostały podjęte, jest rzeczywiście Sejm? Znaczy, ja rozumiem, że Sejm podejmuje uchwały, natomiast zastanawiam się, czy to o to dobre imienie świętego Jana Pawła II powinni zabiegać parlamentarzyści? Moim zdaniem tak, ponieważ Sejm czy Senat, my jesteśmy tym najwyższym przedstawicielem narodu polskiego. Jeśli jest jakaś ważna sprawa dla narodu polskiego, niewątpliwie ochrona dobrego imienia najwybitniejszego Polaka w XX wieku i w XXI póki co, jest w żywotnym interesie naszego narodu. Zatem organ tego narodu, czyli polski parlament, powinien w tej sprawie zabrać jednoznaczny głos w imieniu całego polskiego społeczeństwa. Ja nie spotkałem się z żadnym głosem sprzeciwu ze strony moich wyborców, którzy by stwierdzili, że przekroczyłem w jakikolwiek swój mandat poselski dany mi przez nich 4 lata temu. Wręcz przeciwnie.
No to komu w takim razie ta sprawa ma służyć? Albo jaki jest cel wywoływania tego typu dyskusji? Ja wiem, że stacja, która stała się... To podzielenie społeczeństwa. Stacja, która stała się transmitentem tegoż dokumentu, mówi, że no... że jednak źle czy dobrze, byleby jednak mówić, czyli przedstawiać fakty takimi, jakimi one są. I teraz pytanie, czy to jest ten czas i miejsce? Dlaczego akurat teraz, a nie na przykład miesiąc wcześniej? Ja wiem, że mogą pojawić się argumenty w stylu, że przygotowanie tego zajęło tyle, a nie tyle czasu. Ale jesteśmy akurat w miesiącu marcu, charakterystycznym dla polskiej historii. Za chwileczkę mamy kwiecień, mamy święta Wielkiej Nocy. No, przypadek? Nie sądzę, natomiast oczywiście zbliżamy się również do rocznicy śmierci świętego Jana Pawła II na początku kwietnia. Natomiast ja uważam, że tutaj chodzi też o inną kwestię, to znaczy to jest próba spolaryzowania polskiego społeczeństwa w roku wyborczym, aby dać również paliwo tym, którzy od dłuższego czasu. Myślę tu przede wszystkim o tym pokoleniu, które urodziło się po 2005 roku, po śmierci Jana Pawła II. To społeczeństwo, które nie ma aż tak wielkiego przywiązania jak pan redaktor, czy ja, czy zdecydowana większość społeczeństwa, która pamięta i żyła w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, który rozpoczął się w 1978 roku, a zakończył w 2005. Ta część społeczeństwa wchodzi na ten rynek polityczny, osiąga wiek pozwalający na udział w wyborach i to przede wszystkim do tego i kolejnych roczników, które uzyskują prawa wyborcze, jest skierowany ten apel. To jest próba przewartościowania pewnych wektorów aksjologii społecznej, próba pokazania, że nie ma czegoś takiego jak autorytety bez skazy. My to bardzo a może, że nawet nie ma żadnych autorytetów, temu, chociaż być może to jest też trochę skrajna i odważna teza. Tak. Tomasz Rzymkowski, dziękuję panu. 7:28 na zegarze. Reklama. Marian? ...24 i mamy 7:30, czas na informacje dnia. Rafał Boguta.
Dzisiejszy świat stara się zniszczyć fundamenty łączące Polaków, powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek w wystąpieniu emitowanym przez media publiczne. Marszałek Sejmu odniosła się w ten sposób do reportażu atakującego postać Ojca Świętego wyemitowanego w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych działających w Polsce. Elżbieta Witek podkreśliła, że pomimo wielu prób nie uda się zniszczyć polskich symboli, w tym wizerunku i historii Jana Pawła II. Dzisiejszy świat próbuje podważać nasze fundamenty, wystawia je na próbę, odwraca pojęcia i buduje fałszywych bożków. Czerpie ze złych kart historii, jednak bardzo mylą się ci, którzy uważają, że damy się zmanipulować. Jan Paweł II jest dla nas, dla Polaków tym, co nas jednoczy i spaja. Jest tym zasadniczym ogniwem, światłem wolności. Kto próbuje ten płomień zgasić, spotka się z jasnym i twardym nie. Wczoraj Sejm przyjął specjalną uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Zmasowany atak rakietowy na ukraińskie miasta i osiedla, a także na obiekty infrastruktury krytycznej przeprowadzili w ciągu ostatniej doby Rosjanie, informuje Sztab Generalny Ukrainy. W sumie wystrzelono ponad 95 rakiet różnego typu, przeprowadzono 31 bombardowań i 65 ostrzałów z artylerii rakietowej. Uszkodzenia doprowadziły do wielu przerw w dostawie prądu. We wrześniu inflacja w Polsce spadnie poniżej poziomu 10%, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Z opublikowanych fragmentów najnowszego raportu NBP o inflacji i wzroście gospodarczym wynika, że w czwartym kwartale inflacja wyniesie 7,6%. Prezes NBP uważa, że inflacja na koniec roku może być niższa niż wynika z dokumentu NBP. Adam Glapiński dodał, że jest to jego prywatna ocena. Liczę, że będzie można w ostatnim kwartale obniżyć już stopy. Ale to jest moje zdanie. Nawet go nie konsultowałem z członkami rady. Każdy z nich ma jakąś inną wizję. W ogóle o tym nie rozmawiamy. Jak inflacja wynosi 17,2, nie rozmawiamy o obniżkach. Dyskutujemy, czy podwyższyć. W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 6,75%. Dziś w Warszawie bezpłatnie i z przewodnikiem można zwiedzić cele bezpieki, czyli piwnicę dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wydarzenie organizuje Muzeum Powstania Warszawskiego w związku z przypadającą w tym tygodniu setną rocznicą urodzin Jana Rodowicza Anody. Jak podkreślił dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, to wyjątkowe miejsce, w którym na własne oczy można zobaczyć, jak funkcjonowała komunistyczna katownia. To miejsce jest dlatego wyjątkowo, że ono w dużym stopniu jest oryginalne. Kiedy przestał być tam areszt śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, to wyniesiono sprzęty i zrobiono tam magazyny jakiejś obrony cywilnej, więc właściwie tam przetrwały napisy na murach, przetrwały posadzki, drzwi, judasze. Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej 1944.pl. Dziś pogoda zróżnicowana. Na południu termometry pokażą nawet do 16 stopni, z kolei na północy od minus 1 stopnia z opadami śniegu. Na północnym wschodzie kraju możliwe też opady marznące. Z kolei na ziemi lubuskiej, Kujawach i Mazowszu spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Tam temperatura wyniesie około 6 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany i niemal w całym kraju porywisty. Wiadomości sportowe. Sylwia Urban. Po golach Antonio Milicicia i Filipa Marchwińskiego Lech Poznań wygrał ze szwedzkim Djurgårdens 2-0 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Rewanż 16 marca w Szwecji. W Lidze Mistrzów Siatkarzy w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Jastrzębski Węgiel pokonał VfB Friedrichshafen 3-0. Drugi mecz w przyszłą środę w Polsce. Hokeiści na lodzie Komarch Krakowi udanie rozpoczęli fazę półfinałową Mistrzostw Polski. W pierwszym meczu wygrali z GKS-em Katowice 5-2. Dwie bramki w tym spotkaniu zdobył dla krakowskiej drużyny Słowak Roman Rac, który podkreśla, że jego zespół rozpędzał się z minuty na minutę. Było troszkę ciężko na początku. Myślę, że nas to potem pustiło tego od połowy meczu i że było widać, że troszkę dominujemy fizycznie. Po prostu więcej sme chcieli, byliśmy lepsza drużyna. Myślę, że już ten pierwszy gol, co dali, to niepotrzebny taki. Dwa bledy sme zrobili i myślę, że jak będziemy grać tak więcej odpowiedzialnie z tyłu, to będziemy mieć wielkie szanse wygrać tę serię. Półfinałowa rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. W drugiej parze półfinałowej Unia Oświęcim gra z GKS-em Tychy.
W Ekstraklasie koszykarzy przedostatnie w tabeli GTK Gliwice wygrało z liderem Stalą Ostrów Wielkopolski 97-82. Słoweniec Primoz Roglic wygrał czwarty etap wyścigu kolarskiego Tirreno Adriatico. Nowym liderem został Niemiec Lennart Kemna. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął wczoraj 117 miejsce, a w wyścigu jest 110. Z kolei Holender Olaf Kuj wygrał po finiszu z peletonu piąty etap wyścigu kolarskiego Paryż Nicea. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej zachował Słoweniec Tadej Pogacar. Filip Maciejuk i Kamil Gradek są poza pierwszą setką. Włoszka Dorotea Wirer i Niemiec Benedikt Doll wygrali biegi indywidualne biatlonowego Pucharu Świata w szwedzkim Östersund. W biegu pań na 15 km najlepsza z Polek Natalia Sidorowicz była 47, a w biegu panów na 20 km najlepszy z Polaków Andrzej Nędza-Kubiniec zajął 64. pozycję. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No i 24 minuty do godziny 8. 24 pytania. Rozmowa poranka. Profesor Kazimierz Michał Ujazdowski. Dzień dobry państwu. Były minister kultury i dziedzictwa narodowego. Były wicemarszałek. Osoba z kulturą i z dziedzictwem narodowym związana ściśle. Podobnie zresztą jak i z pewnymi partiami, które gdzieś tam na pańskiej drodze się w życiu pojawiły. Panie ministrze, panie marszałku, o co chodzi dziś z Janem Pawłem II? Z jego świętością, z jego zasługami? Co się tak naprawdę wydarzyło? Albo w polskim społeczeństwie, albo w partiach politycznych, a może w samym Kościele? Kościół podlega ocenie, także w tej najbardziej dramatycznej kwestii, jaką jest odpowiedzialność za nadużycia seksualne, niekiedy czynne, tak w przypadku kapłanów, którzy dopuścili się tych nadużyć, albo tolerowanie tych nadużyć. I każda wybitna postać historyczna powinna podlegać takiej ocenie, ale w ramach rzetelnych, pogłębionych badań, w których nie stawia się najpierw oskarżeń, tylko przeprowadza dowody. Nawet jeśli takie postępowanie skończyłoby się krytyczną oceną zachowań kardynała Wojtyły, sam episkopat słowami swojego rzecznika aprobuje prowadzenie badań archiwalnych w tej kwestii, no to nie można podważać zasług historycznych Ojca Świętego w historii Polski, w historii Europy i świata, tego, że był niestrudzonym obrońcą godności ludzkiej, praw człowieka, przyczynił się do odzyskania niepodległości Polski. Był krzewicielem mądrego patriotyzmu, takiego umiłowania ojczyzny połączonego z szacunkiem do innych. Chyba najwcześniej w Europie zrozumiał aspiracje wolnościowe europejskie Ukrainy, bo postawił je już w 1988 roku na forum Parlamentu Europejskiego, kiedy domagał się otwarcia Europy po granice jej kultury, czyli dalej niż do Bugu, tak? Mówił o dwóch płucach Europy. Tak, potem Ukraińcy wspominają jego wizytę w 2001 roku, w lipcu 2001 roku, jako moment, w którym papież ukazał im ich godność, odbudował ich poczucie narodowej godności. To są wszystko rzeczy, o których nie można zapominać. Tak? To jest po prostu bardzo ważny element naszego dziedzictwa. I o ile nikt uczciwy nie może kwestionować rzetelnych badań, które wskazują na odpowiedzialność wszystkich, którzy dopuścili się wykroczeń, czy też obojętności wobec wykroczeń, no to nie można zgodzić się na podważenie tego, co nazywam zasługami historycznymi Jana Pawła II, bo to byłoby absolutnie nieuczciwe. Ale to tylko sugeruje pan, że wczoraj Koalicja Polska głosowała w Sejmie za tą uchwałą, czy pani poseł Fabisiak z Platformy Obywatelskiej, dlatego, że tylko i wyłącznie na samym aspekcie historycznym się skupiliście? No właśnie. Ze względu na tradycję, na stosunek do własnej historii, do oddania szacunku papieżowi. A to się dzieje oczywiście w kontekście wypowiedzi, czy też działań, pośród których są też i takie w mediach, które
zmierzają do zakwestionowania całego dziedzictwa papieskiego, więc reakcja była... I bielmo takie było, czy nie było? Pan, ja nie oglądałem tego... Ale od razu słyszę, że wie pan, materiału. O co chodzi. Nie oglądałem tego materiału. Wszelkie dokumenty dziennikarskie, które ogłaszane są z hukiem, a nie są poprzedzone wnikliwymi badaniami, budzą mój sprzeciw. I tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Czytałem natomiast tekst dziennikarza holenderskiego w dodatku krakowskim Gazety Wyborczej, no, który nie odpowiada kryteriom rzetelności historycznej. Opiera się wyłącznie na źródłach zgromadzonych przez Służbę Bezpieczeństwa i to w stosunku do kapłanów, którzy byli współpracownikami SB. Ale powtarzam. A takich kapłanów było sporo. Było też sporo ludzi, którzy szli do seminariów duchownych i albo wytrzymali do końca, albo rezygnowali gdzieś tam pod koniec tych studiów seminaryjnych i byli współpracownikami SB. Z reguły ci, którzy mieli coś na sumieniu, brzydko mówiąc, nie mówiąc wprost, czy byli pedofilami, czy byli homoseksualistami. Na coś się trzeba... Też byli na usługach SB. Byli na usługach SB, tylko chodzi o rzetelność badań. Ja nie podważam archiwów, wartości archiwów Instytutu Pamięci Narodowej, bo też musimy trzymać się kryterium uczciwości i spójności. No, skoro nie podważamy wartości tych zasobów w stosunku do ludzi świeckich, to nie możemy podważać ich w stosunku do duchownych. No, procedura lustracyjna, za którą ugrupowania solidarnościowe się opowiadały. No, sam IPN jest dziełem Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności. Wtedy został ustanowiony. Procedura lustracyjna opiera się na materiałach Instytutu Pamięci Narodowej. Tylko one powinny być rzetelnie ocenione. Ja bardzo cenię głos Marka Lasoty, który kieruje Muzeum Armii Krajowej w Krakowie i napisał taką szybką recenzję tekstu wspomnianego dziennikarza holenderskiego, tak, domagając się właśnie stosowania kryteriów, rzetelnych, historycznych kryteriów, także zrozumienia dla kontekstu historycznego, w którym to się działo. Marek Lasota i jemu podobni nie podważają w ogóle oceny na podstawie dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej. A my dzisiaj kwestionujemy już nawet nie sam dorobek Jana Pawła II, ale my, co niektórzy, zaczęli kwestionować jego świętość. Świętość jest na mocy decyzji Kościoła katolickiego i doprawdy władza polityczna nie powinna w to ingerować. Co więcej, no jest inny element tej całej sprawy. Kościołowi bardzo źle służy wzrost polityczny z Prawem i Sprawiedliwością. Sojusz ołtarza stronem w każdym miejscu pod słońcem źle służy wspólnocie religijnej, a w Polsce po 2015 roku osiągnął on taką skalę zrośnięcia, taką skalę stronniczości Kościoła, hierarchicznego, bo Kościół to przecież wszyscy wierni, ale mowa o hierarchach, o biskupach, że powoduje to przyspieszoną dechrystianizację i masowe... I masowy odwrót ludzi młodych od Kościoła, który oczywiście ma swoje źródła cywilizacyjne, ale jest niezwykle przyspieszany przez polityzację Kościoła. I chcę powiedzieć, że dobremu imieniu i pamięci o Janie Pawle II będzie bardzo źle służyć polityzacja i uczynienie sprawy papieża kwestią kampanii wyborczej, czyli mówiąc językiem kolokwialnym, zapisanie Jana Pawła II do Prawa i Sprawiedliwości. Ale to mówi pan mniej więcej jak Paweł Kowal, powiem szczerze, troszeczkę się dziwię. Bardzo, ale dlaczego się dziwię? No, dziwię się dlatego, że generalnie to jeżeli tak, PSL byłoby zdania całkowicie odmiennego, aniżeli by pan senator w tej chwili to zdanie, czy też tezę stawia, to zakładam, że też wczoraj byście zagłosowali przeciw, a wy zagłosowaliście za. Czy to jest rozmowa z panem, czy ze mną? Bo ja chętnie z panem przeprowadzę rozmowę, chociaż nie wiem, ale, czy... Ale panie senatorze, bo pan mi przerywa. Chcę postawić pytanie, a pan senator jakoś tak dziwnie się zbiesił. No ale jakie pytanie pan stawia?
Powiedział pan o tym, przypisując rolę kościoła hierarchicznego tylko i wyłącznie do PiSu. Pozwolę się z tą tezą nie zgodzić, ponieważ... Ale pan nie jest politykiem, pan jest od zadawania pytań, panie ale redaktorze. To mogę więc... się, ale mogę się nie zgodzić. Ale oczywiście tak, oczywiście mogę tak. Mogę się ale nie ja zgodzić to, dobrze, to, i pan to, uważa, ja to rozumiem. Wyjaśniam, to wyjaśniam. Każdy, kto uczciwie obserwuje życie polityczne w Polsce, widzi sojusz ołtarza z tronem, zaangażowanie kościoła hierarchicznego po stronie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w skali, która była nieznana po 1989 roku, z ogromną szkodą dla autorytetu kościoła, szczególnie wśród młodego pokolenia, które masowo odwraca się od kościoła. W ich oczach kościół polityczny, kościół jako element władzy, jako element świata władzy, jest czymś całkowicie obcym w oczach młodego pokolenia. I można bronić dobrego imienia Jana Pawła II i jego roli w historii Polski i jednocześnie, tak jak ja dzisiaj, sprzeciwiać się szkodliwej polityzacji Kościoła, która doprowadzi do jego całkowitej degradacji, całkowitej odmiany. Całkowitej odmiany. Ja nie kryję, że tego, iż część osób atakujących czy podważających zasługi historyczne Jana Pawła II ma intencje złe, pozamerytoryczne, ale ten proces polityzacji Kościoła jest zawiniony przez biskupów. Jest całkowicie zawiniony przez biskupów, którzy krok po kroku kruszą autorytet wspólnoty religijnej. Krok po kroku kruszą autorytet wspólnoty religijnej. I właśnie trzeba takiej siły politycznej w Polsce i takich poglądów, które będą bronić wolności religijnej, bronić dobrego imienia wiernych, bronić pamięci historycznej i jednocześnie przeciwstawiać się polityzacji Kościoła. Panie senatorze, a kiedy Kościół wchodzi na niwę polityki? W wyborach. W wyborach. No to powiedział pan po 89 roku, ja zacznę od 89 roku. W wyborach. Gdyby, no właśnie od tych wyborów 89 roku chcę zacząć. Gdyby Kościół jasno wtedy i klarownie nie opowiedział się po stronie Solidarności, a właściwie Komitetu Obywatelskiego, Solidarność przy Lechu Wałęsie, to najprawdopodobniej byśmy Solidarności w 89 roku nie mieli. Dobrze pamiętam, ten czasy byłem działaczem opozycji demokratycznej. To był moment wyzwolenia Polski. To był moment odzyskania niepodległości, ale Kościół, czyniąc to w 89 roku, był instytucją pracującą na rzecz jedności wspólnoty politycznej. Był instytucją dialogu. Nikomu nie odbierał godności. Nie uczestniczył w dzieleniu Polaków na lepszych i gorszych. Nie używano tego języka, który panuje dzisiaj w Polsce. PiS prezentuje się jako siła, jedyna siła patriotyczna w Polsce, dzieląca Polaków na lepszych i gorszych. I Kościół w tym asystuje. Nigdy tego nie czynił do tej pory. Nawet jeśli, tak jak w 97 roku, wskazał pośrednio na akcję wyborczą Solidarność, to nie dzielił Polaków na gorszych i lepszych. Nie wytwarzał podziału. Nie eskalował podziału. I to jest ta zasadnicza różnica. Dlatego ludzie się odwracają od Kościoła. No teraz pytanie, że to jest kwestia... A jednocześnie chcę oddać szacunek bardzo wielu księżom, zakonnikom, którzy pracują w zupełnie innej logice. Kościoła skromnego. Kościoła bezpośredniego obecnego z ludźmi. Kościoła niepolitycznego. Oni wykonują wielką pracę, owocną pracę. Tylko to jest praca pomimo tego, co idzie ze strony zarządzających Kościołem biskupów. Czy coś w nauczaniu Kościoła na przestrzeni 2000 lat się zmieniło? No oczywiście. Co na przykład? No Kościół się dostosowuje do świata, reaguje. Nie, no właśnie nie dostosowuje się i nie reaguje. Ale przecież w materii społecznej się zmieniło. Na przykład stosunek do wolności religijnej. Sobór Watykański II zmienił optykę Kościoła. Kościół do Soboru Watykańskiego II oczekiwał od władzy promocji religii katolickiej, szczególnie od państw kultury chrześcijańskiej. Od Soboru Watykańskiego II Kościół oczekuje wolności religijnej, a nie promocji szczególnej religii, a nie szczególnej promocji religii katolickiej. Kościół się zmienia. Tylko pytanie, czy zmienia nie się... Nie zmienia się dekalog, ale Kościół się zmienia. I brawo. I właśnie to jest to pytanie. Mhm. No właśnie, ale ja nie mam nic przeciwko temu. No to, ale, nie, Kościół... ale to teraz tak. Dekalog jest najświętszym prawem osoby, która deklaruje się jako rzymskokatolik, czy nie?
No ale co to ma wspólnego, panie redaktorze, z zaangażowaniem politycznym Kościoła? A to mówi, skoro pan teraz zadaje pytanie, to ja spróbuję ten wywód dokończyć. To ja panu odpowiem, to znaczy tym silniejszy, bardziej wiarygodny i mocniejszy będzie głos w obronie praw podstawowych, dekalogu, zasad moralnych, do czego Kościół ma nie tylko prawo, ale i obowiązek, im dalej będzie od władzy politycznej. Czy jeżeli Kościół stojąc na fundamencie dzisiaj Kościół katolicki w Polsce, będąc tak silnie zjednoczonym, tak silnie zespolonym z Prawem i Sprawiedliwością, bierze odpowiedzialność za tę władzę. Panie, za korupcję panie senatorze, ja rozumiem, że, pan musi robić politykę. Nie robię żadnej polityki, mówię to, co głębokowo tkwi. Co pan wierzy pewnie i ja to szanuję. Tak. I w żaden sposób nie chcę tego negować. Natomiast wie pan... To w ogóle nie jest polityka. To są słowa prawdy o tym, co się dzieje w Polsce. Wie pan, jest prawda i każdy może mieć swoją prawdę. I teraz pytanie, jest też takie uogólnienie, że przypisuje pan bezpośrednio Kościół do PiSu, a PiS do Kościoła. Kościół hierarchiczny na poziomie biskupów. To ja tylko przypomnę, że ten sam Kościół hierarchiczny jest właściwie na dożynkach, które organizuje PSL. Że księża i nie tylko księża, ale osoby związane bezpośrednio z tym kościołem hierarchicznym też komentują na przykład wystąpienia działaczy PSL-u i są również zaprzyjaźnieni. Proszę pana, no dożynki są elementem polskiego obyczaju. No to nikt przytomny nie może kwestionować obecności księży tam, gdzie wchodzi w rachubę polski obyczaj. Ale to nie ma nic wspólnego z szkodliwym zaangażowaniem politycznym. Dobrze. Potężnej części kościoła hierarchicznego. To już zmienia postać rzeczy trochę. Dlatego, że ja znam bardzo wielu księży, którzy trzymają się z dala od politycznego zaangażowania, ale żyjemy w takim świecie, że większość dyktuje wzorce, w tym wypadku złe wzorce. I mówię to z poczuciem troski, bo oczami wyobraźni widzę konsekwencje tego procesu. Tak? Oczami wyobraźni widzę konsekwencje tego procesu. Panie senatorze, mogę sobie na prywatne pytanie pozwolić? Znaczy ma pan prawo nie odpowiadać. Jest pan osobą wierzącą, praktykującą czy nie? W takim razie, jak traktować kwestię poddania pod referendum przykazania nie zabijaj? Ale to nie jest kwestia poddania pod referendum przykazania nie zabijaj. No tak to mniej więcej brzmi. Dlaczego? Do 12 tygodnia. Jeżeli chcesz, to możesz obejść dekalog. Jeżeli w referendum zdecydujesz, że chcesz to obchodzić, no to obchodzisz. Dobrze, ale władza ustawodawcza decyduje o zakresie dopuszczalności aborcji. Władza ustawodawcza. Od zakresie odstępstwa od ochrony życia. Od dekalogu? Od ochrony życia. Mhm. Dzisiejsze prawo też jest odstępstwem od ochrony życia, bo przecież można dokonać aborcji w ściśle określonych warunkach. Ja jestem zwolennikiem powrotu do rozwiązania z 93 roku. Czyli tego kompromisowego? Tego, które było rozsądne i sprawiedliwe. Ale teraz tego nie rozsądne, ma. Panie senatorze, ale proszę zauważyć, że teraz nie ma chęci powrotu do tego, co było. Tak. Jest chęć przeprowadzenia referendum. Czy jesteś za tym, żeby do 12 tygodnia przerywać? Nie. Dlaczego? To zostało zapowiedziane. Nie. Przez PSL i Hołownię. Absolutnie to kłamstwo. Koalicja Polska i Ruch Hołowni zapowiedział działania na rzecz przywrócenia rozwiązania z lat 90. i potem zorganizowania referendum. Ja znam ten tekst. Dlatego, że po wymuszonym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, wymuszonym politycznie, to było orzeczenie na rozkaz, prawo nie jest legitymowane, więc trzeba rozważyć decyzję podjętą przez wszystkich obywateli. I nie rozumiem pana oburzenia, dlatego że Ale to nie jest oburzenie, to jest moja władza. Ja zadaję pytania. To ja odpowiadam prosto. Władza ustawodawcza, czy to znajdująca się w rękach Sejmu i Senatu, czy w rękach wszystkich obywateli, i tak rozstrzygnie kwestię zakresu dopuszczalności aborcji. Tak, tym bardziej, że jesteśmy państwem świeckim, a nie wyznaniowym. I tak, więc bardziej legitymowana i trwała będzie decyzja referendalna. Kazimierz Michał Ujazdowski. Bardzo dziękuję panu, panie ministrze, panie senatorze. Profesor Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, przysłuchiwał się naszej rozmowie. Dzień dobry panu, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się. Rzeczywiście jest podział na ten kościół hierarchiczny i niehierarchiczny? Myślę, że to jest taki wygodny podział, który służy, prawda, do takiego politycznego rozgrywania kościoła. Z jednej strony mówi się tak, ten dobry kościół, dobrzy duszpasterze, a z drugiej strony tak, ten kościół hierarchiczny, który jest zespolony z PiS-em. No i my nie mamy nic przeciwko kościołowi, jego nauczaniu, pamięci nawet świętego Jana Pawła II, no ale trzeba walczyć z tą hipokryzją w kościele, a nawet z taką sytuacją wydaje mi się, że całe uderzenie w Jana Pawła II to takie sączenie jadu w stylu takim, że no, Jan Paweł II to święty człowiek, jego nauczanie to wspaniałe dziedzictwo. Natomiast nawet on w tej zdemoralizowanej instytucji, jaką jest kościół hierarchiczny, nie zawsze zachowywał się tak, jak potrzeba. Akcja, którą PiS rozpoczął, to moim zdaniem bardzo udane jakby takie zakończenie tego typu narracji. PiS jasno postawił, no albo jesteśmy za dziedzictwem Jana Pawła II. No ale PSL zrobiło prawie wypisz, wymaluj to sam. No tak, PSL zrobiło prawie to samo, no tak jak usłyszeliśmy przed chwilą pana senatora Ujazdowskiego, no to właśnie PSL w tym duchu, my nie jesteśmy przeciwni dziedzictwu Jana Pawła II, natomiast cały czas mamy jakieś uwagi do tego, w jaki sposób w ogóle funkcjonuje Kościół w Polsce. No i tu jeszcze jest chyba bardzo ważna rzecz, tak jak kiedyś opozycja próbowała tym kryterium takiego podziału polaryzacji społeczeństwa, no, uczynić kwestię LGBT, to teraz wydaje się, że uznali za skuteczniejsze uderzanie w zjawisko pedofilii i podział na tych, którzy bronią pedofilii, nawet tej instytucjonalnej w kościele, i tych, którzy są zdecydowanie przeciw. Panie profesorze, ja szukam, powiem szczerze, bo dźwięk żuł mi w uszach słowa pana senatora Ujazdowskiego. Próbuję sobie przed oczami postawić tych księży, powiedzmy, zadeklarowanych, tych, którzy są pisowscy, czy ci, którzy są niepisowscy. Powiem szczerze, tak jak patrzę na te przekazy medialne, to ja widzę tych antypisowskich, a nie tych pisowskich. No właśnie, no to jest takie, to jest właśnie taka gra czymś, co... Są nawet takie opinie, że to są księża celebryci. No to już bym ten, bo jest zjawisko tak zwanych księży celebrytów, o których pan wspomniał. Oni nawet deklarują duże poparcie właśnie dla tych różnych środowisk szeroko rozumianej opozycji, ale tak naprawdę w kościele, myślę, że nawet tym hierarchicznym, nie ma jakiejś zdecydowanej opcji poparcia dla PiS-u. Jest raczej patrzenie na to, która ze stron w jaki sposób, gdy idzie o nauczanie kościelne, jest bliższa lub dalej temu nauczaniu. No, zgadza się również, że to jest instytucja i myślę, że od strony instytucjonalnej, to mówiąc paradoksalnie, wygodniej może było kościołowi za czasów PO-PSL niż za czasów rządów PiS, no bo teraz każde działanie, które ma wzmocnić gdzieś tam jakąś instytucję kościelną czy przykościelną, no właśnie jest traktowane jako akt polityczny, jako ciągłe zblatanie kościoła z polityką i w ten sposób wydaje mi się, że Kościół także no, obrywa za nie swoje winy. Czy Kościół w takim razie jakieś jasne stanowisko, jakąś deklarację powinien złożyć? Czy robić swoje i czekać, że... Znaczy, trzeba się zgodzić z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim do wielu rzeczy. Między innymi też do tego, że kościoły w tej chwili pustoszeją i do tego, że młodzi ludzie się odwracają. Ale z drugiej strony to teraz jest chyba ten czas pokolenia JP2 i pytanie brzmi, co się takiego z tymi ludźmi wydarzyło, tymi młodymi ludźmi, którzy dzisiaj od tego kościoła odchodzą? No to jest ładna nazwa, pokolenie JP2. To jest bardzo szerokie zjawisko. Myślę, że wśród tych ludzi jest wielu tych, którzy tak naprawdę są autentycznie przekonani o potrzebie wypełniania misji Kościoła i to w takim duchu chrześcijańskiego dążenia do zbawienia. Natomiast bardzo wielu traktowało nauczanie Jana Pawła II jako taki niezły punkt odniesienia dla wartości, które już mniej były atrakcyjne, no ale dzięki temu, że Jan Paweł II był
był taką postacią akceptowalną powszechnie, to wielu włączał także w takie przekonanie, iż warto służyć pewnym wartościom. Dzisiaj młodzi ludzie, no, mając do wyboru bardzo różne możliwości, no, wybierają i będąc też pod wpływem takiego oddziaływania, w którym to instytucje Kościoła raczej przedstawia się jako taką, co wspomniałem na początku, która gdzieś jest obarczona hipokryzją, gdzieś jest wewnętrznie zepsuta, no to również na młodych ludzi oddziałuje to w sposób taki, że no do tego z tym Kościołem nie chcą mieć wiele wspólnego. Dziękuję panu, panie profesorze. Arkadiusz Jabłoński był państwem moim gościem. Minęła ósma. Czas zatem na informacje dnia. Przedstawi je Rafał Boguta. Posłowie przyjęli specjalną uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia papieża Polaka, świętego Jana Pawła II. Ponad 100 ataków Rosjan na froncie odparły ostatniej doby ukraińskie wojska. To będzie pierwsza taka dostawa skroplonego gazu zrealizowana przez tę jednostkę. Po południu do Świnoujścia ma przypłynąć gazowiec Lech Kaczyński, grupy Orlen. Rafał Boguta, zapraszam. To próba podcinania autorytetów przez środowiska lewicowo-liberalne, ocenia wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Polityk skomentował w ten sposób reportaż atakujący postać Ojca Świętego, wyemitowany w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych działających w Polsce. Wiceminister Sellin mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia. Jeżeli Jan Paweł II napisał 80 tysięcy stron druku, bo napisał albo wypowiedział, ale tyle mniej więcej z całego jego życia jest tego dorobku. I to są rzeczy, w których on mówi o wszystkim, co jest ważne, o antropologii człowieka, o płci, o rodzinie, o wspólnotach, o relacjach międzyludzkich. I to jest wszystko mądre i zdroworozsądkowe. To jest tak dla nich niebezpieczne, dla ich projektu ideologicznego, że trzeba po prostu podciąć jego autorytet. Wspomniany reportaż krótko skomentował nasz poranny gość, senator Koalicji Polskiej Kazimierz Michał Ujazdowski. Wszelkie dokumenty dziennikarskie, które ogłaszane są z hukiem, a nie są poprzedzone wnikliwymi badaniami, budzą mój sprzeciw. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w wieczornym wystąpieniu emitowanym przez media publiczne zaznaczała, że Jan Paweł II był dla Polaków światłem wolności. Jego słowa "nie lękajcie się" pozwoliły, by zstąpił Duch Święty i odnowił oblicze tej ziemi, naszej ziemi, Polski. Zdjął kajdany kłamstwa, zła i zniewolenia. Odnowił ducha i dał siłę do walki. W obronie pamięci papieża Polaka stanęli m.in. premier Mateusz Morawiecki i przedstawiciele polityki, duchowieństwa i nauki. Sejm z kolei przyjął wczoraj specjalną uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniła Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości, czytamy w tej uchwale. Za przyjęciem dokumentu głosowało 271 posłów, głównie Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji. Przeciw były 43 osoby, głównie z lewicy, a wstrzymały się 4 osoby. Nie głosowało 142 posłów, w tym 125 obecnych na sali parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. To pokazuje, jak bardzo polskie społeczeństwo jest rozbite i podzielone, mówił nasz poranny gość, wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Udało się chyba twórcom reportażu podzielić skutecznie społeczeństwo, ale też polski parlament. Ku mojemu zaskoczeniu znacząca część posłów opozycji nie poparła uchwały upamiętniającej Jana Pawła II. To pokazuje, jak daleko posunięte jest rozbicie polskiego społeczeństwa i jest to bardzo smutne. Temat ten obszernie opisujemy na naszym portalu polskieradio24.pl. Ostatniej doby ukraińskie wojska odparły ponad 100 ataków Rosjan na froncie. Najcięższe walki toczą się w Bachmucie. Zdaniem ukraińskiego dowództwa i ekspertów Rosjanie tracą tam swój potencjał bojowy. Rosyjska armia nie przestaje zastraszać ludności, nie przestaje zastraszania ludności cywilnej. W nocy Rosjanie zaatakowali rakietami miasto Zaporoże. Uszkodzone zostały m.in. dwie szkoły i obiekty infrastruktury energetycznej. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców zostało pozbawionych prądu, wody i ogrzewania. Wsparcie Ukrainy będzie jednym z tematów zorganizowanego w Paryżu francusko-brytyjskiego szczytu z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka. Przypomnę jeszcze, że wczoraj Polska przekazała Ukrainie kolejnych 10 czołgów Leopard 2A4.
Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że nasi sojusznicy z NATO nie postrzegają już Rosji jako elementu wspólnej architektury bezpieczeństwa na świecie, a nową architekturę budują przeciwko Moskwie, bo jest zasadniczym zagrożeniem. Szef polskiej dyplomacji mówił w audycji W otwarte karty emitowanej w programie pierwszym Polskiego Radia i TVP Info, że tym bardziej Rosja stara się przekonać Chiny do zasadności coraz bliższej gospodarczej i wojskowej współpracy. Z perspektywy wolnego świata to tak długo jak Chiny w różnych gremiach międzynarodowych powołują się na Kartę Narodów Zjednoczonych, na zasady prawa międzynarodowego, na kwestie integralności terytorialnej jako wartości w stosunkach międzynarodowych, tak długo są i będą traktowane jako podmiot przestrzegający wspólnych zasad. Zbigniew Rau dodał, że Rosja ma sukcesy w przekonywaniu Chin do swoich racji, ale są one ograniczone. I przy temacie Chin zostajemy. Tamtejszy parlament bowiem jednogłośnie zatwierdził wybór sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin Xi Jinpinga na bezprecedensową trzecią kadencję na stanowisku przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podała państwowa agencja prasowa Xinhua. Xi został również na kolejną kadencję przewodniczącym Państwowej Centralnej Komisji Wojskowej. Decyzję przyjęto w głosowaniu blisko 3000 delegatów w sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Po południu do terminalu LNG w Świnoujściu przypłynie gazowiec Lech Kaczyński grupy Orlen. Będzie to pierwsza dostawa skroplonego gazu zrealizowana przez tę jednostkę. Koncern do 2025 roku będzie dysponował flotą 8 gazowców wydzierżawionych na okres 10 lat. Do tego tematu powrócimy w informacjach dnia jeszcze przed południem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogoda będzie zróżnicowana. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do około 6 w centrum i nawet 13, a miejscami na Śląsku nawet 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w całym kraju porywisty. Na południu i w centrum dziś opady deszczu, w centrum i na północnym wschodzie lokalnie marznącego i powodującego gołoleć. Na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Piątek, 10 dzień marca w kalendarzu. Ten dzień będzie trwał 11 godzin i 32 minuty. Słońce w Warszawie, gdziekolwiek jest, zajdzie 32 minuty po 17. No i dzień mężczyzn dzisiaj mamy, gdyby ktoś pytał. 8,5 minuty po 8. Dwie strony. Te dwie strony to, proszę państwa, Agata Wojtyszek z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa serdecznie. Pierwszy raz mamy przyjemność. Tak, pierwszy raz. I Robert Kwiatkowski, proszę państwa, Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry panu, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Może nie będzie to dwuznacznie zrozumiałe, ale skoro pan zareagował od razu tak mówiąc, ło, no to wszystkiego najlepszego. I panu także, chociaż pewnie spodziewałby się pan tych życzeń od płci pięknej, a nie od innego mężczyzny. Powiem szczerze, łudziłem się, że pan z kwiatkami wpadnie do studia, ale się jednak trochę zawiodłem. Pan wybaczy, my się znamy i to dość długo, ale nie do tego stopnia. Ponieważ się znamy od dawien dawna i nie ma się, proszę państwa, co ukrywać, ponieważ życiorys mam dość bogaty, między innymi dzięki panu posłowi Kwiatkowskiemu, przez którego mnie też z roboty kiedyś wyrzucali, ponieważ
ktoś usiłował udowadniać, że skoro pan poseł miał jakiekolwiek koneksje z Przemyślem, tudzież z Żurawicą, w związku z powyższym ja muszę być rodziną Roberta Kwiatkowskiego. Rodzinne strony moje. I dostałem wilczy bilet bodajże wtedy, jeżeli mnie pamięć nie myli, chyba 1,5 roku albo 2 lata. I nie było sztuki się wybronić w jakikolwiek sposób, a nawet było coś takiego fajnego, ciekawego, że człowieka jak trendowatego traktowali i tak, wszyscy mówili to, co mówili, natomiast do zarzutów się nie dawali odnieść. Ja widzi pan. Na szczęście, jak rozumiem, historia się dobrze skończyła dla pana. I dla pana, i dla pana posła widzę też, to w porządku. To trochę różne historie. Tak, to prawda. Natomiast tak, pamiętam zaangażowanie telewizyjnej Jedynki, telewizji polskiej w ogóle w pielgrzymki papieskie. Pamiętam, kto odpowiadał za sprawy religijne w telewizji polskiej. I powiem szczerze, jestem skonfundowany wczorajszym zachowaniem Roberta Kwiatkowskiego. Mianowicie, a na czym to ta konfuzja miałaby polegać? A na tym, że pan poseł Robert Kwiatkowski głosuje przeciwko uchwale. Nie, nie głosowałem przeciwko uchwale, zrobił pan zły research. Ja po prostu, tak jak większość opozycji demokratycznej, wyciągnąłem kartę. No to pan głosował przeciw. Czytnika. Nie, nie, no, znaczy, gdybym chciał głosować przeciw, to głosowałbym przeciw. Ja po prostu nie chcę brać udziału w kampanii wyborczej, jaką nakręca tutaj Prawo i Sprawiedliwość, bo ten projekt uchwały i całą tą zadymę dość jednoznacznie interpretuję jako element kampanii wyborczej. Tak jak to miało miejsce przy sprawie reparacji wojennych, przy próbie szantażu moralnego organizowanego przez premiera Morawieckiego w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Tu chodziło o sięgnięcie po pieniądze z KPO i tak dalej, i tak dalej. No to jest stara pisowska metoda, która polega na tym, żeby przede wszystkim ludzi podzielić, skłócić, zyskać większość pod nieprawdziwymi zarzutami i wygrać wybory. I mam nadzieję, że tym razem się ludzie na to nie nabiorą. Oczywiście powód jest, czy pretekst jest, on jest ważny. Mówimy to o materiale, o filmie dokumentalnym wyemitowanym na początku tego tygodnia, zdaje się, przez stację TVN. Pod tytułem Bielmo. Pod tytułem Franciszkańska 3 z serii Bielmo. Tak. W materiale wyjątkowo rzetelnym i bardzo bogato udokumentowanym. A brakuje na przykład wątku księdza Józefa Loranca. Są dwie fundamentalne decyzje kardynała Wojtyły pominięte. Był suspendowany do tego wszystkiego. Miał całkowity zakaz katechizacji. Panie redaktorze, i pewnie tak warto by na ten temat rozmawiać. Nie odwoływać się do duchowego dziedzictwa, tylko rozmawiać o faktach i konkretach. Jeśli są zastrzeżenia co do tego materiału i jego jakości, to myślę, należy nam się wszystkim, nam obywatelom, mieszkańcom Polski, nam Polakom, Polkom i Polakom, tego typu wymiana informacji, tego typu wymiana poglądów, a przede wszystkim otwarcie kościelnych archiwów. I muszę powiedzieć, że episkopat ustami swojego rzecznika znacznie bardziej rozsądnie i odpowiedzialnie do tego podszedł niż kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, bo nie trzeba wpadać w histerię, tylko trzeba po prostu te zarzuty, a jak mówię, one są udokumentowane, zbadać i się do nich odnieść. Wtedy problem zniknie. Panie pośle, panie prezesie, to ja mam jeszcze takie jedno pytanie, tylko tak, żeby nasi słuchacze mieli pełną świadomość. Czy za czasów prezesury w telewizji publicznej Roberta Kwiatkowskiego działała redakcja programów katolickich, czy nie działała? No jasne, że działała. To był element umowy. Czyli ja rozumiem, że redakcja TVP programów katolickich była SLD-owska, tak? No ale to była taka SLD-owska redakcja jak cała telewizja. To była wówczas telewizja publiczna, panie redaktorze, i dobrze pan o tym wie. Pani poseł. To teraz też jest telewizja publiczna, a Prawo i Sprawiedliwość na pewno broni wartości, broni wielkiego człowieka, świętego Jana Pawła II, wielkiego Polaka, który dokonał naprawdę wielkiego przewrotu, bo to on dał siłę Polakom wtedy, kiedy walczyliśmy z komunizmem. Gdyby nie święty Jan Paweł II, tego by nie było. Nie byłoby też zmiany nie tylko w Polsce, ale i w Europie i w całym świecie. To on nas tutaj wspierał podczas stanu wojennego. Tuż za Ojcem Świętym robiły to Stany Zjednoczone. I tutaj stanęliśmy naprawdę na wysokości zadania, o czym zresztą mówią mieszkańcy Polski, nie tylko nasi wyborcy, którzy są oburzeni tym, co pokazane zostało w jednej ze stacji. Nie chcę tutaj reklamować. To, co
To, że nie jednogłośnie tą uchwałę przyjęliśmy, to jest wyrazem słabości państwa, bo naprawdę Jan Paweł II to wybitna postać. Postać nie tylko święta, ale przede wszystkim wielki Polak. Polak, który zmienił cały świat. To, co tak naprawdę w tej chwili idzie gra, bo to inaczej do tego podejść nie można. No, o wybory. O wartości. Ale to znaczy się, ale zaraz, to jak gra idzie o wybory, to w takim razie pewna stacja próbuje wpłynąć na wynik wyborów, bo ja nie rozumiem. Chodzi o wartości, panie redaktorze, bo to jest kolejny element... Pani poseł, a może wartości rzeczywiście nie są ważne i Robert Kwiatkowski ma rację. Chodzi o wybory. Wartości, które zostały naruszone, które walka z Kościołem jest od wielu, wielu miesięcy, od wielu lat kierowana przez środowiska lewicowe, przez Platformę Obywatelską i to jest kolejny element tej walki. To jest pokazanie Polakom, że Kościół katolicki, który był ostoją polskości nie tylko w czasie stanu wojennego, ale i zdecydowanie wcześniej, w czasach komunizmu przez cały okres jego trwania, ale i często przypominamy to w czasie zaborów. To naprawdę nasze dziedzictwo narodowe, a dziś podnosi się rękę na ten Kościół. Od wielu miesięcy co rusz to inne są sytuacje, które tę walkę przedstawiają. Tym razem po prostu przegięto. Tym razem podniesiono rękę na wybitną postać. I to ja tak to odbieram. To jest walka z wartościami. Wybory. No państwo może pokażą jakiś program wyborczy Polakom, a nie będą walczyć w taki sposób. To samo dotyczy się Platformy Obywatelskiej. Nie posiadają żadnego programu, nie są w stanie nic zaoferować, tylko po prostu walczą z tym, co jest pan święte dla Polaków. Pan poseł Kwiatkowski jeszcze z Platformą Obywatelską nie jest związany, nie, wszystko nie. Przed nim. No zobaczymy, jak, co czas przyniesie. Natomiast jeśli to jest spór i dyskusja, czy wojna o wartości, to w takim razie ja tą rękawicę podejmuję i powiem tak, no to jest walka o to, czy prawda ma szansę zaistnienia w życiu publicznym, czy nie. Pani tu przed chwilą używała wielkich, podniosłych słów, tylko nie o tym był tamten film. Tamten film był o konkretnych przypadkach, o ludziach wymienionych z imienia i nazwiska i sformułowano bardzo konkretne zarzuty w oparciu o takie źródła i takie materiały, do jakich dostęp mieli twórcy tego filmu. Macie inne fakty, macie inne dowody, to proszę je ujawnijcie, a nie opowiadajcie o tym, że Ojciec Święty Jan Paweł II był opoką, był nadzieją, bez niego komunizm by się nie zawalił i tak dalej, bo to być może jest prawda, tylko nie o tym rozmawiamy. Więc jak chcecie prawdy, to ją pokażcie, a nie zasłaniajcie się jedną czy drugą uchwałą, bo to są tylko słowa, a niech przemówią fakty i ja bym się zresztą od Kościoła hierarchicznego spodziewał konkretów, to znaczy czynów sprowadzających się do tego, że się przyznaje czy ujawnia te archiwa, którymi Kościół dysponuje. I wtedy nie będzie narzekania, że to są tylko IPN-owskie archiwa. Dlaczego tego nie ma? Także jak chcecie słuchać Ojca Świętego Jana Pawła II, to posłuchajcie tego, co on mówił, a mówił, że prawda nas wyzwoli. No to niech nas prawda wyzwoli. Także w tej sprawie, tej dotyczącej jego bezpośrednio i całego Kościoła. Pani poseł, pan poseł Kwiatkowski, nie skończył. Moment. Ale jeśli pani pozwoli. Natomiast ja będę bronił swojej tezy, to znaczy tego, że to jest element kampanii wyborczej ze strony PiS-u, bo powiem szczerze, no nigdy w trakcie głosowań jakiejkolwiek uchwały nie zdarzyło się, że nam pani marszałek Sejmu puszczała jakiś film, jakieś fragmenty wystąpień. No to wygląda wszystko jak scenariusz do jakiegoś klipu reklamowego na kampanię wyborczą i trochę im mówiąc szczerze, było wstyd i szkoda, bo marszałek Witek no nie powinna była sprowadzać urzędu marszałkowskiego i samej siebie do roli jakiegoś reżysera klipu. No tyle myślę, mam do powiedzenia w tej sprawie. Należało państwu przypomnieć wartość Ojca Świętego i to jego obecność w polskim parlamencie. Ale nie o tym rozmawiamy. Ale nie o tym rozmawiamy. Jego już nie ma od wielu lat. No i ruszacie
osobę, która sama się nie może bronić, dlatego musimy bronić go my, no, w imieniu obywateli. Otwórzcie archiwa. Szanowny panie pośle, mówi ale pan... Ale zaraz, ale jaki rządzący mają archiwa otworzyć? Archiwa kościelne. No, jeśli, no przepraszam, a co rządzący mają te archiwów kościelne? To co? To jest umowa między Watykanem, Stolicą Apostolską, a państwem polskim. Jest wymiar sprawiedliwości. Rzecznik Praw Dziecka w iluś tam sprawach nie ma dostępu, mimo żądania dostępu do tych materiałów, nie ma dostępu do archiwów kościelnych. No nie wkroczy wymiar sprawiedliwości. Jak minister Ziobro się pozuje na takiego szeryfa, no to niech zadrze z hierarchią kościelną. Niech wyegzekwuje wydanie dokumentów dotyczących konkretnych spraw. Nie tylko tej. I nie tylko, właściwie przede wszystkim nie tej. Ale jest masę spraw księdzów pedofili, którzy nie... No i właśnie, widzicie pedofilię tylko w kościele. My nie mówimy, że tego nie pokażcie trzeba wyleczyć. Pokażcie ją gdzie indziej. Zresztą nieudolnie, żeście to próbowali robić, ale w kościele jest także pedofilia i ona jest systemowa. Przecież no, tamte przypadki w Kościele Powszechnym idą w setki tysięcy. No, przypominam raporty komisji kościelnych powoływanych przez episkopat Francji, który naliczył tych przypadków w ciągu dziesięcioleci. Na kilkadziesiąt tysięcy. Pani uważa, że w Polsce tego nie było, jak było we Francji, jak było w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech? To Polska była tą wyspą, tą oazą? Tylko w kościele. Ale ja tak nie mówię. Szukajcie w szeregach innych prosiłbym o dowody. Pan poseł Kwiatkowski mówił, teraz będzie mówił jak pani poseł. Natomiast tak a propos porównywania Francji do Polski, to też warto przypomnieć, że w Polsce stosy tak często jak we Francji chociażby nie płynęły. Zależy to tak kiedy, na marginesie. Wie pan, zależy kiedy. Pani poseł. Panie pośle, myślę, że panie redaktorze, że nikt tutaj z Prawa i Sprawiedliwości nie zaprzecza, że należy wyczyścić to, co się złego w Kościele również zadziało. Ale nigdy nie będzie zgody na atak tak brutalny na Kościół i na wielkich tego Kościoła, na czele których widzimy Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II. Jeśli mówimy o pedofilii, ona jest w różnych innych miejscach, a państwo uparli się i z uporem maniaka chcą zniszczyć to, co jest ostoją naszych korzeni chrześcijańskich, Kościół katolicki. I na to zgody nie ma. To, co się wydarzyło, to ja powtórzę no, to co powiedział biskup Jędraszewski. To był drugi zamach na Ojca Świętego. Tak to jest. Nawet komuniści nie w czasach zażyłej komuny nie odważyli się podnieść ręki na Ojca Świętego. Wy to zrobiliście. Wy to robicie w momencie, kiedy nie chcecie poprzeć takiej uchwały, która no pani nic wybaczy, złego bardzo nie ale brak nie poparcia dla uchwały jest zamachem na pamięć, czy na drugim zamachem na Jana Pawła II? Nie, drugim zamachem na Jana Pawła drugiego było pokazanie tego filmu, który pokazujecie teraz jako no coś wyjątkowego, ale to nie co my, trzeba wie pani, dać. Bo sądząc po reakcji MSZ-u, winnymi są Amerykanie, bo ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie został wezwany do MSZ-u właśnie z powodu tego filmu. To zresztą jest przejaw skrajnej głupoty. Panie pośle, pan wie doskonale o tym, że filmy dokumentalne, czy nawet reportaże nie do końca muszą być wiarygodne. No ale to teza wymaga udowodnienia w konkretnym przypadku. Znaczy po pańskiej stronie leży dowiedzenie, że ten film nie jest wiarygodny. Ja nie mówię o tym filmie, ja mówię w ogóle. Nie, a w ogóle to musimy się zgodzić, że nie wszyscy dziennikarze są rzetelni. Bywają stronniczy, a bywają w ogóle bardzo prorządowi. Jest taka teza? Albo antyrządowi. Ale to już jest pańska teza. No i możemy się takimi ogólnikami... A pan się nie zgadza z tym, że nie ma dziennikarzy antyrządowych? Takimi ogólnikami możemy się przerzucać. To nie są ogólniki, to są konkrety. Myślę jednak, że nasi słuchacze zasługują na większy szacunek i na odnoszenie się do faktów. Znaczy, jak macie zastrzeżenia państwo, czy to inni dziennikarze, czy politycy, do rzetelności tego dokumentu, to proszę wskażcie, gdzie on jest nierzetelny. A nie zasłaniajcie się historycznymi zasługami Jana Pawła II, bo to jest próba rozmywania dyskusji. Pani poseł. Panie pośle, no
nie ma pan zupełnie racji. Nie możemy pozwolić na to, żeby ktokolwiek podnosił rękę na człowieka, który zmienił świat. Ktokolwiek? Tak. A ofiara pedofilii też nie? Panie pośle, dowody? No były liczne i nie, pokazane no to są, w tym filmie. No, przed chwilą pan redaktor wspomniał o tym, że wcale niekoniecznie wszystko musi być rzetelne. Ale teraz w tym przypadku momencie jest. A skąd pan to wie, panie pośle? Jak dowody? Teraz ja zapytam dowody. No ale to wyście chyba tego filmu nie oglądali. Proszę państwa, to ja posłużę się takim cytatem. Jeżeli państwo pozwolą, sprawa nie ma nic wspólnego jedna z drugą, żeby była sprawa jasna. Natomiast wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że też dokument był zrobiony świetnie. Pan poseł Kwiatkowski wie, o co chodzi, czy nie? No, ale wie pan, nie. Są miliony filmów dokumentalnych. To już czytam. Wewnętrzna komisja etyki TVP uznała, że film był wadliwie skonstruowany i naruszał zasady etyki obowiązujące w telewizji publicznej. Według komisji autorzy filmu nie dochowali obowiązku bezstronności, rzetelności i dokładnego zweryfikowania informacji, a zarzuty oparto wyłącznie na jednostronnych i trudnych do uznania za obiektywne wypowiedziach. Autorzy tego dokumentu otrzymali od Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich tytuł Hien Roku. Wie pan, o czym mówię? No nie, ale domyślam się, że mówi pan o jakimś materiale, który może być krytyczny w stosunku do PiSu bądź jego kierownictwa, ponieważ Stowarzyszenie Dziennikarzy jest prawie PiSowską przybudówką i niech to zabrzmi. Kiedy jest to prawie PiSowską przybudówką? Bo ze 20 lat już. No to pan się jednak nie zmieścił. Ja mówię o dramacie w trzech aktach. No i? I jaki to ma związek z tą sprawą i z Nie, tylko papierzem? Mówię o tym, że rzetelność dokumentów na pozór wydająca się rzeczywiście na rzetelna, później może być kwestionowana. Pan, Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości pewnie zgodziłby się z tą oceną. Natomiast Ale dlaczego? Bo to był materiał, czy może nasi widzowie, nasi słuchacze tego nie wiedzą, to był materiał odnoszący się do finansowania, tak to nazwijmy. Do próby udowodnienia finansowania, co definitywnie sąd odrzucił, panie pośle. Nie, żaden sąd tego nie odrzucił. Przed sądem doszło do ugody, która została zainicjowana przez mojego następcę na stanowisku prezesa telewizji. Sięga pan do zamierzchłej przyszłości, ale gotów jestem te wszystkie sprawy wyjaśniać. Choć nie wiem, jak się to ma do dzisiejszej dyskusji. Chodzi na temat o obiektywizm i rzetelność. Tylko i wyłącznie o to, nic poza tym. To chodzi o... Wie pan, proszę państwa, raz jeszcze powtórzę. Ale nie zasłaniajcie się Ojcem Świętym. Popatrzcie na konkretne przypadki. Popatrzcie na konkretne przypadki, a od nich aż roi się w tym filmie dokumentalnym TVN-u i spróbujcie na nie odpowiedzieć. Jeśli uważacie w ogóle, że to jest zamach na świętość Jana Pawła II, co wydaje mi się dość karkołomną tezą i przywodzi do takiego... Nie, panie pośle, nie jest to taka karkołomna teza, skoro wczoraj uzyskała poparcie w Sejmie i posłów PiSu i posłów PSL-u. No ale to biorą na swoje sumienia, naprawdę. Znaczy, próba instrumentalizacji takiego dramatu i tak poważnego problemu i próba wplecenia tego w kampanię wyborczą jest szkodliwe, zwłaszcza dla Kościoła. Wyborczej. Ale no, nie ja to będę oceniał, ja nie jestem wierzący. To jest, jeszcze raz powtórzę, obrona świętości i te dokonań Ojca Świętego w kontekście nie tylko Kościoła, ale również w kontekście walki z komunizmem, walki z reżimem, który zaszczuł wiele rodzin polskich, które do tej pory nie wróciły do kraju. I to dzięki Ojcu Świętemu dziś możemy naprawdę żyć w wolnym kraju demokratycznym i zarówno ja, jak i pan możemy wypowiadać swoje tezy. I dziś chcemy tej godności bronić. I jak pan zauważył, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również Polskie Stronnictwo Ludowe taką uchwałę przygotowało i w konsensusie został wypracowany projekt, który ostatecznie zdecydowaną większością został przegłosowany w Sejmie. Smutno i przykro, że tego państwo nie zauważają i nie chcą dostrzec tego, co osoba Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II zrobiła dla świata.
to aż boli, że właśnie nigdzie indziej, tylko właśnie w Polsce, że to Polacy podnoszą rękę bez przyczyny tak naprawdę na Ojca Świętego. Próbujecie państwo cały czas odciągnąć uwagę opinii publicznej od tego zasadniczego, konkretnego pytania, jaki w dokumencie sygnowanym przez TVN i książce wydanej przez Agorę, a napisanej przez dziennikarza Overbecka, jeśli nie mylę się, tak brzmi jego nazwisko, jest sformułowane. To ale znaczy to są nazwane i pokazane. Preparowane różne dowody i ściganie do zdarzają się i takie ludzi. Rzeczy, więc, tylko więc ciężar jak, dowodu spoczywa na to, pani. Musi pani udowodnić, że to było spreparowane. A pani w zamian za to opowiada o świętości Jana Pawła II i tego, ile on dla świata zrobił. Wybaczy, że to nie było spreparowane, chociaż przygotowane w czasach, gdzie takie sytuacje były nagminne. Ale nawet Kościół tego nie twierdzi. A to teraz już wam akta IPN-u brzydko pachną, a jak atakowaliście... Kościół stwierdził. Jak Wałęsę żeście atakowali, to te akta były niepodważalne i były święte. I wszystko tam się zgadzało, tak? A przepraszam bardzo, a kto te akta na Wałęsę wyciągnął? Panie pośle. Znaczy, powiem tak, jesteśmy po czasie, jeżeli państwo pozwolą, to ja do takiej puenty, czy też do takiej konkluzji dojdę. Powiem szczerze, mam kociokwik, chociaż mam lat 50 w głowie straszny, ponieważ wiele już widziałem, wiele też słyszałem. I powiem tak, jeżeli ktoś na przykład dziś staje w obronie homoseksualistów, a w roku 85-87 uczestniczył czynnie w akcji Hyacynt i zakładał tym ludziom wówczas teczki i dzisiaj jest demokratą, to ja powiem szczerze, ale ja tego nie jestem. Ale do kogo pan pije, bo zaraz się okaże... Mówię ogólnie, mówię o konkluzji takiej do tej dyskusji. Powiem szczerze, ja nie jestem w stanie tego ogarnąć. Jeżeli ktoś pałował ludzi na ulicach i dziś uchodzi za wzór cnót wszelakich i mówi, że on to w obronie demokracji był całe życie, powiem szczerze, ja tego nie jestem w stanie ogarnąć. Jeżeli ktoś biegał na msze święte, które sprawował czy koncelebrował Jan Paweł II, w pierścień smokał, do auta próbował się dostać, zdjęcia sobie robił, a dziś mówi, że on był ble, to powiem szczerze, ja już nic z tego nie rozumiem. No właśnie, jeśli ktoś, kontynuując tą litanię, jeśli ktoś akta IPN-u w sprawie Wałęsy traktował jak świętość, a dzisiaj w przypadku Karola Wojtyły, Jana Pawła II mówi, że to było B i to na pewno była fałszywka spreparowana, no to ja też tego nie rozumiem, panie redaktorze. Ale psy oglądaliśmy pewnie obaj, nie? Bez sprawdzenia tego, czy są prawdziwe, atakujecie wyjątkowego człowieka, świętego człowieka, który jest człowiekiem uznanym w całym świecie. Jak to mówił pan, dziękuję państwu. Tym nie styka, nie maluj na kolanach, tym nie maluj dobrze. Dwie minuty po 8:30. Dziękuję państwu. Serwis informacyjny z delikatnym, lekkim poślizgiem. Tu Polskie Radio 24, 32 minuty po godzinie 8:00. Czas na informacje dnia. Rafał Boguta, zapraszam. Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii naszego kraju i Europy, napisali posłowie w przyjętej uchwale w obronie dobrego imienia papieża Polaka. Uchwała jest reakcją na reportaż atakujący postać świętego Jana Pawła II, który wyemitowała jedna z komercyjnych stacji telewizyjnych. Reportaż skomentował w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Jak powiedział, to atak na największy autorytet Kościoła. Był to materiał zrobiony pod tezę, do której to tezy interpretowano materiały zebrane przez komunistyczną bezpiekę, których to materiałów komunistyczna bezpieka nigdy nie użyła za życia Jana Pawła II. Widocznie sami mieli wątpliwości co do ich wiarygodności i co do ich siły, jeśli chodzi o możliwość skutecznego zaatakowania ich głównego wroga, bo też powiedzmy to sobie otwarcie, i dla Sowietów, i dla komunistów w Polsce głównym wrogiem był Kościół rzymskokatolicki jako instytucja. Więcej o tej sprawie piszemy na naszym portalu polskieradio24.pl. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek rozpoczyna dziś dwudniową wizytę na Litwie. Za pół godziny w Wilnie marszałek weźmie udział w posiedzeniu tamtejszego Sejmu. W planach jest jej wystąpienie przed litewskimi parlamentarzystami. Po południu Elżbieta Witek spotka się z premier Litwy Ingridą Szimonitę i przewodniczącą litewskiego parlamentu Wiktorią Ćmilitę Nielsen, a także z litewskimi Polakami. Jutro z kolei marszałek Witek ma w planach spotkanie m.in. z prezydentem Litwy Gitanasem Nausiedą.
Ponad 100 ataków Rosjan na froncie odparły ostatniej doby ukraińskie wojska. Atakowano w rejonie Kupiańska, Łymanu, Awdijiwki, ale przede wszystkim Bachmutu. Rosjanie zaatakowali rakietami także miasto Zaporoże. Rakiety uszkodziły m.in. dwie szkoły, ale też obiekty infrastruktury energetycznej. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców zostało pozbawionych prądu, wody i ogrzewania. Do końca kwietnia Muzeum Powstania Warszawskiego przyjmuje zgłoszenia kandydatów do 11. Nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Odznaczenie jest przyznawane osobom wyróżniającym się zaangażowaniem na rzecz innych oraz postawą stanowiącą przykład dla młodego pokolenia. Jak mówi zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski, nagroda ma na celu uhonorowanie współczesnych powstańców pokoju. Budowanie wolnej Polski, działanie na rzecz dobra wspólnego. I dzisiaj mamy tę wolną Polskę i chcemy nagradzać, chcemy honorować tych ludzi, którzy całym swoim życiem, jakąś działalnością, jakimś czynem wspierają tę wolną Polskę, budują jej dobrobyt, budują relacje międzyludzkie, dokonali czegoś zwykłego, a niezwykłego, jak właśnie tacy powstańcy czasów pokoju. Szczegóły, a także formularz zgłoszeń dostępne są na stronie 1944.pl. Dziś sporo chmur, na południu i w centrum opady deszczu, a na północy deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do około 6 w centrum i od 7 do 13 na południu, ale gdzieniegdzie na Śląsku i w Małopolsce temperatura może wzrosnąć do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Wiadomości sportowe. Sylwia Urban. Lech Poznań wygrał z Djurgården Sztokholm 2-0 w pierwszym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. W 39 minucie gola strzelił Antonio Milicic i w 82 Filip Marchwiński. A Filip Szymczak tak podsumował to spotkanie. Z perspektywy błyska uważam, że mieliśmy przewagę w tym spotkaniu. Myślę, że poza jedną, może dwoma sytuacjami Djurgården nie stworzyli sobie nic takiego klarownego. Od samego początku myślę, że napieraliśmy i wygraliśmy to spotkanie 2-0. Rewanż 16 marca w Szwecji. Jakub Kiwior wreszcie zadebiutował w Arsenalu Londyn. Polski obrońca rozegrał 71 minut w wyjazdowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Europy ze Sportingiem Lizbona. Ten mecz zakończył się remisem 2-2. Jastrzębski Węgiel wygrał na wyjeździe z niemieckim VfB Friedrichshafen 3-0 w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów Siatkarzy. Rewanż w przyszłą środę w Polsce. Hubert Hurkacz i Bułgar Grigor Dimitrow pokonali Amerykanina Rajiba Rama i Brytyjczyka Joe Salisburiego 7-6 i 6-4 w pierwszej rundzie debla w turnieju tenisowym w Indian Wells. Z kolei Jan Zieliński i Monakijczyk Igonys odpadli w pierwszej rundzie tego turnieju po porażce z Austriakiem Lukasem Midlerem i Brytyjczykiem Cameronem Norim 6-3, 3-6 i 6-10. Udane otwarcie półfinałów Ekstraligi Hokeja na lodzie dla Komarch Krakowi, która wygrała z GKS-em Katowice 5-2. Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Szwajcar Marco Odermatt drugi raz z rzędu zdobył Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Stało się to jeszcze przed gigantami w Krańskiej Gorze, gdyż jego najgroźniejszy rywal, Norwek Aleksander Omotschilde, wycofał się z tych zawodów. Tymczasem Michaela Schifrin spróbuje dziś w Ore poprawić rekord Ingemara Stenmarka w liczbie zwycięstw w zawodach alpejskiego Pucharu Świata. Amerykankę dzieli od legendarnego Szweda tylko jedna wygrana. Schifrin, podobnie jak Odermatt, jest już pewna kryształowej kuli. A w gigancie w Ore wystartuje również Maryna Gąsienica-Daniel. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.
reklamie. To jest poranek Polskiego Radia 24 i 19 minut pozostało do 9. Debata poranka. Studio Polskiego Radia 24, Adam Borowski, publicysta. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry państwu. A via Skype mamy Tomasza Kozłowskiego z Faktu. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. I Miłosza Lodowskiego, publicysta. Dzień dobry, redaktorze. Witam serdecznie panów redaktorów, witam serdecznie państwa. Panowie, pozwólcie, że ja zacznę od tego kociokwiku, w którym zostałem i o którym mówiłem w formie konkluzji z gośćmi, politykami. Powiedzcie mi, co się w ogóle takiego stało, że to wszystko jest jakimś dziwnym trafem albo nie do ogarnięcia, albo służy temu, że ktoś próbuje wyciągać wnioski całkowicie inne do tych, które na przykład kiedyś widzieliśmy, czy o których słyszeliśmy, redaktor Kozłowski. Ale panie redaktorze, o którą pan sprawę pyta? Pytam generalnie o całe życie. Ktoś, kto na przykład kiedyś pchał się do Papa Mobile, dzisiaj mówi o tym, że generalnie to Sejm nie jest miejscem NATO. Ktoś, kto za wszelką cenę, tylko żeby pierścień papieski, pierścień rybaka ucałować, robił wszystko, żeby to robić, ma zdjęcia, dzisiaj mówi, że jest zupełnie inaczej, aniżeli było. Ktoś, kto mówił, że jest chadekiem, dzisiaj twierdzi, że... Znaczy, generalnie chodzi mi o to, żeby spróbować to ogarnąć. Szukam jakiegoś punktu wyjścia. Myślę, że odpowiedzią niestety jest to, że od dawna w naszej polityce trwa spór plemienny, do którego absolutnie wszystko jest już rzucane i wszystko staje się obiektem politycznych sporów. Jeśli rozmawiamy o sprawie Jana Pawła II, no to oczywiście materiał wymitowany w ostatnich dniach, no nie można do niego podchodzić bezkrytycznie i zero-jedynkowo przyjmować, że wszystko to, co zostało przygotowane, wyprodukowane w Służbie Bezpieczeństwa w PRL-u jest prawdą. No, trzeba pamiętać, że ludzie tacy jak kardynał Wojtyła w czasach PRL-u byli traktowani jak wrogowie systemu, a więc z pewnością robiono wszystko, żeby tych ludzi wówczas kompromitować, a także zbierać na nich niewygodne materiały. No, przyjmowanie dzisiaj zero-jedynkowo, że narrację, że papież uczestniczył w jakimś procederze pedofilii na takiej zasadzie, że krył, przenosił księży i robił to z premedytacją, no jest po prostu aberracją, no i ja też się na to nie zgadzam. Miłosz Lodowski. Ja mam wrażenie, a podzielę się tutaj z państwem pewnymi doświadczeniami, które miałem przy pokazach filmu Rotmistrz Szpilecki w szkołach, że dorosło nam pokolenie, a zauważam to jako szerszy kontekst, dzieci niesamowicie samotnych i takich, dla których dorośli nie mają czasu. I w związku z tym, że nie ma tej sytuacji, która polegała na tradycyjnej wymianie informacji pomiędzy pokoleniami, nie ma też tego czasu, w którym rozmawialiśmy na pewne kwestie i mówiliśmy też o najwspanialszych wydarzeniach w życiu, bo ja muszę powiedzieć, drodzy państwo, że byłem absolutnie świadkiem każdej wizyty papieskiej w Polsce. Moi dziadkowie byli u papieża kilkanaście razy, byli jego przyjaciółmi, można tak powiedzieć. I to jest najwspanialsza postać w polskiej historii dla mnie i w ogóle. Uważam, to jest mój bohater po prostu, więc żeby osoby, które pozwalają sobie na jego obrażanie, raczej uważały, bo użyję wszystkich swoich mocy do tego, żeby zacząć walczyć o jego dobre imię. Adam Borowski. To tak jest taka zapowiedź. No, przysłuchiwałem się tej rozmowie z panem Kwiatkowskim. To jest po prostu coś absolutnie niebywałego, bo oczywiście dokumenty esbeckie, które poświadczają czyjąś współpracę, są prawdziwe. Nie było potrzeby fałszować dokumentów, jeśli ktoś rozpoczynał współpracę z SB. Natomiast oczywiście SB tworzyła fałszywki upadłych księży werbowała po to tylko, żeby tworzyć materiały na ludzi, z którym SB walczyła. Ten pan Kwiatkowski nie rozumie tej różnicy.
Tak. IPN-owskie dokumenty są prawdziwe, jeśli chodzi o to, kogo zwerbowano. Natomiast wytwarzanie materiałów na ludzi, z którym się walczyło, to po prostu to fakt. Przykłady księdza Jerzego Popiełuszki... Ja też nie dawałbym do końca wiary, że jeżeli jest dokument, że kogoś zwerbowano, że to jest do końca prawdziwy dokument. No jeżeli jest, przepraszam, tak. Jeżeli w jakim celu mieliby, bo przecież mamy zobowiązanie współpracy Wałęsy, miałoby być sfałszowane? Nie. Dokumenty... A może? Nie, przepraszam. Są pewne procedury i każdy, kto się orientuje w procedurach i w wytwarzaniu dokumentów, to wie, co jest sfałszowane. Ja pozwoliłem sobie przywołać film Psy. Pewnie każdy z nas pamięta. Szczególnie tę scenę, kiedy płonie to, co ma płonąć. I teraz pytanie brzmi, czy po tych wszystkich latach to nie jest taki chichot historii, że to, co miało spłonąć, spłonęło, a to, co miało zostać, po prostu zostało. Nie, ja bym wolał się wrócić do Ojca Świętego, bo to jest coś takiego, że... Do dzisiejszych czasów, prawda, nie można przykładać tej samej miary, prawda, oceny, którą mamy dzisiaj, do lat wcześniejszych. Dochodzi do takich bezsensownych rzeczy, że w Ameryce atakuje się Waszyngtona, prawda, założyciela Stanów Zjednoczonych, tylko dlatego, że on korzystał z pracy niewolników, prawda? A to się robi w tej chwili. Zwala się pomniki Kościuszki, który mnóstwo pieniędzy położył na to, żeby wykupywać niewolników, tylko dlatego, że gdzieś skorzystał z pracy niewolników. Ten nie można... Znaczy, że jest biały. Tych samych norm przykładać. W latach 60., 50. pewnych procedur nie było. My wiemy o tym, ile Ojciec Święty wprowadził, żeby walczyć z pedofilią. Ale nie było procedur jasnych. Wtedy Kościół zaczął się mierzyć. Ja nie mówię, że wszyscy hierarchowie są bez winy, prawda? Ale opowiadanie o tym, że w Polsce setki tysięcy było księży pedofilów, no to jest po prostu jakaś bzdura po prostu, no. I po prostu to tylko dlatego, że tyle było we Francji, prawda? I tyle, że przez dziesięciolecie w Ameryce ileś tam naliczono. Na miłość boską, my naprawdę nie dajmy się zwariować. W każdej grupie społecznej zdarzają się czarne owce. I oczywiście przypomnę tylko, że SB kierowała ludzi kościelnych szkół, żeby zostawali duchownymi. No i niestety zainfekowali trochę ten nasz Kościół, ale Kościół się obroni, ja głęboko w to wierzę. I to... Pod warunkiem, panie Adamie, że będzie chciał się bronić. To jest całkowicie jeszcze inny temat. Jeszcze panie redaktorze, ale Kościół bronić. To my. Znaczy w sensie to pod warunkiem, że my będziemy chcieli bronić, bo to już poszło za daleko. Jeśli ktoś atakuje najwybitniejszego Polaka w historii i robi to w niegodziwy sposób, w celach jakiejś dekonstrukcji i politycznych, co gorsza, bo to są cele polityczne, to do nas, do społeczeństwa należy reakcja, bo temu trzeba gwałtownie się przeciwstawić, bo zaraz po prostu, nie wiem, Krzywousty będzie zły, będzie Chrobry zły, Mieszko zły i generalnie Polska będzie zła i Polska nie będzie potrzebna. To znaczy, jeżeli redaktorze Miłoszu, jeżeli zaczynamy od Polski Piastów, to tutaj Adam Borowski zaczął o Kościuszce i o niewolnikach. To prawda jest taka, że państwo Polan między innymi z handlu niewolnikami też słynęło. No taka jest prawda. Ale Kościół z tym walczył. Kościół z tym walczył. Właśnie dlatego... Święty Wojciech walczył z handlem niewolnikami. Ale nie jeszcze powiem jedno, przepraszam. Ale państwo przedpolańskie, znaczy w sensie przed czasami historycznymi na pewno słowiańscy niewolnicy byli bardzo popularni. Ale chcę no i teraz jest troszeczkę tak samo. Teraz słowiańscy niewolnicy chodzą, powiedziałbym, na smyczy mediów i po prostu opowiadają coraz większe głupoty, bo to są ahistoryczne rzeczy. Do redaktora Kozłowskiego mam takie pytanie dość ogólne, ale ono jest niezwykle konkretne. Do czego my w ogóle zmierzamy, w którą stronę idziemy? Panie redaktorze, to nie jestem wizjonerem ani jasnowidzem, więc ciężko mi jest odpowiedzieć, ale tak jak już mówiłem, no niestety jest rok wyborczy, wszystko przyspiesza, politycy już absolutnie wykorzystują każdą historię do tego, żeby się okładać pałkami, no a teraz mamy
niestety odcinek, w którym bohaterem jest papież, no, Jan Paweł II, no i po prostu trzeba, nie można podchodzić do wszystkiego zero-jedynkowo. No ale dobrze, no skoro dzisiaj w tym odcinku mamy papieża Jana Pawła, to kogo będziemy mieli w kolejnym odcinku? Nie wiem. Piłsudskiego. Piłsudskiego, drodzy panowie. Będziemy mieć Piłsudskiego, Dmowskiego już mieliśmy, będzie jeszcze Paderewski. No generalnie wszystko, co jest piękną kartą, Polacy nie mają prawa mieć fantastycznych bohaterów. Zaraz zobaczymy Pileckiego na podstawie jego zeznań ubeckich, prawda? Bo to też dało się sprokurować. Drodzy państwo, no to jest tak, można uwierzyć w dowolną bzdurę, ale rzeczą osób rzetelnych, a także osób odpowiedzialnych za informację publiczną jest to, żeby publikowali wiedzę sprawdzoną wieloźródłowo albo popartą bezpośrednim osobistym doświadczeniem. No więc dlatego ja powiedziałem, że ja występuję w obronie papieża, ponieważ mam osobiste, rodzinne również doświadczenie wspaniałości jego osoby. I zachęcam wszystkich państwa do tego samego, żebyście mierzyli ludzi z miarą swoich własnych doświadczeń albo pogłębili informacje na temat rzeczy, z którymi się chcecie zmierzyć. I to jest podstawowa rzecz. Ja naprawdę wiem, że aparat badawczy polskich naukowców pozwala oddzielać pewne niuanse związane z historią i z naszą rzeczywistością od prokurowanych na prędce tez politycznych. Jeśli ktoś chce wygrać wybory w Polsce, plugawiąc po prostu całą polską historię i wszystko, co jest dla nas ważne, to jest jeden tego cel, żebyśmy po prostu przestali być narodem. Bo to się skończy nie tym, że będziemy podzieleni na dwa plemiona, po prostu przestaniemy istnieć. Bo ludzie, którzy nie mają przeszłości, nie mają też przyszłości. Można? Adam Borowski. Prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, powiedział, że jeśli przyjdą niszczyć naród, to zaczną od niszczenia Kościoła, bo Kościół jest siłą tego narodu. To jest cytat z wielkiego prymasa tysiąclecia polskiego. I to tak się dzieje. Po prostu trwa walka z naszą historią, z tego, żebyśmy byli dumni z tej historii, żebyśmy dumni byli z naszej wiary. Naprawdę, ma pan rację, że my, Kościół to my, ale Kościół to również hierarchia, która no, powinna być no, poza wszelkim podejrzeniem, w niej powinno być najmniej zła. A zdarza się niestety, że tak jest, że tam się dzieje i to powinno być wypalone po prostu żelazem. Natomiast my musimy wymagać od naszych duszpasterzy tej właśnie czystości, ale jednocześnie umieć ich bronić. Wtedy, kiedy wyszliśmy na ulicę przed kościoły, broniliśmy przed tymi wściekłymi atakami półtora roku temu, staliśmy przed kościołami i broniliśmy. I teraz te staniemy i będziemy bronić, bo to jest nasza wiara i nie damy jej splugawić. I takiego wielkiego człowieka, jakim był Jan Paweł II, dla mnie też przez osobiste doświadczenia, ja się z panem zgadzam. Ja wróciłem do kościoła dzięki jego, no jego papiestwu, prawda? Dzięki temu, co on mówił. On mnie przekonał, on spowodował, że stałem się człowiekiem Kościoła i będę go bronił. A jeszcze powiem jedno. To nie jest tak, jak mówił pan Kwiatkowski, były komunista, który mówił, że ciężar dowodu spoczywa na nas. Nie spoczywa, kochani, bo jeżeli pan Piątek pisze plugawe książki o tym, że Antoni Macierewicz jest agentem sowieckim, prawda? To proszę mi powiedzieć, my mamy to udowadniać, kiedy wiemy, że to jest bzdura. I poza tym, w jaki sposób mamy to udowadniać? Każdy z nas ma swoją wiarę i będzie bronił tego kościoła, jeśli jest porządnym katolikiem. Do redaktora Kozłowskiego idę. Redaktorze, mój drogi, znam posłów lewicy, którzy uczestniczą i w nabożeństwach, i w mszach świętych. Znam posłów Platformy, którzy robią to sam. Ale powiedzmy tak, no, można przyjąć jakiś stereotyp, że lewica jest na wskroś czy na przekór Kościołowi. Pewnie to jest błędny stereotyp, ale gdzieś funkcjonuje. Natomiast powiem szczerze, nie rozumiem zachowania Platformy, jedynie pani poseł Fabisiak głosująca za. O co tak naprawdę chodzi? No, dyscyplina w głosowaniach w roku wyborczym, w kilka miesięcy przed wyborami, które mogą dać być może trzecią kadencję PiS-owi albo powrót Donalda Tuska do polskiej polityki, powoduje i determinuje to, że
do dzisiaj nikt się, pewnie gdyby takie głosowanie było pół roku temu, to mielibyśmy podzielony klub, ale jest dzisiaj kilka miesięcy przed wyborami, temperatura sporu jest coraz wyższa i dlatego, no, że tak powiem, wierni żołnierze partyjni będą robić to, co rozkazuje centrala. No. I to jest smutne, panie redaktorze, tak to wszystko podsumowując, że posłowie nawet w sprawie papieża nie byli w stanie na przykład przyjąć tej uchwały przez aklamację. No. I co będzie dalej? Po wyborach na przykład będzie powrót do tego, co było i będzie taka mowa, że to było na potrzeby chwili, że to jest polityka, czy w ogóle to już będzie takie całkowite odejście od wzorców i ideałów, które mamy? Bo... Nie, ja myślę, panie redaktorze, ja myślę, że to jest tak jak mówiłem, to jest przez chwilę kolejny odcinek, jeśli już pojawił się taki temat jakichś dokumentów wyciągniętych sprzed kilkudziesięciu lat, to nie powinni zajmować się nim politycy. Według mnie to nie powinno być przedmiotem sporu politycznego. To powinna odbyć się jakaś ewentualnie debata historyków, jakieś rozmowy, przytoczenie faktów, pokazanie ludziom szerszego kontekstu, jak ta sprawa wyglądała w tamtych latach, jak wyglądał Kościół, jak podchodził do różnych spraw i powinniśmy oceniać papieża Jana Pawła II po decyzjach, które podejmował i po jego działaniach, a nie po tym, jakie dokumenty są w wątpliwej wiarygodności archiwach Służby Bezpieczeństwa. No, jakby no, zero-jedynkowo do tego nie można podchodzić. No, a niestety mam takie wrażenie, że przez to, że w całą sprawę uwikłali się politycy, to dzisiaj mamy taki dylemat, czy jest zero-jedynkowy dylemat. Albo można sądzić, że Jan Paweł II chronił pedofilów, albo nie chronił. Jak to powiedziała wczoraj pani poseł Senyszyn, że co, że dobrze dla niego, że nie żyje, tak? Tak, nie słyszałem tej wypowiedzi, ale no, to niestety no, takie, jeśli się ona padła oczywiście, no, to jest głupie wypowiedzi, niestety jest się narażenie. No, nasi politycy przyzwyczaili nas, że bardzo często nie trzymają języka za zębami, no, wtedy kiedy powinni. Miłosz? Tu najgorszą rzeczą jest to, że cały naród teraz bierze udział w kampanii promocyjnej książki wydawanej czy wspieranej przez Gazetę Wyborczą. I to jest, drodzy państwo, najsmutniejsza rzecz. To znaczy dajemy się podzielić w imię kampanii marketingowych. I to takich zdeterminowanych sprzedażą i zmotywowanych sprzedażą. To, że ona jest niegodziwa to i nieprawdziwa, to jest inna rzecz. Ja się dziwię jednej rzeczy, bo wczoraj widzieliśmy tą listę wyciągniętych kart, ale tam nie powinno być na tej liście wyciągniętych kart ani jednego posła z Krakowa. Bo akurat wszyscy posłowie z Krakowa znali osobiście Jana Pawła II i powiedziałbym też wzrastali do dorosłości, a również do odpowiedzialności obywatelskiej w cieniu jego i nauk, i też osobistego świadectwa, bo ten człowiek był wielkim świadectwem polskości. Wystarczy zobaczyć, jak fantastyczne wypowiedzi, czy fantastyczne piosenki powstały w Chorwacji, która była zagrożona wojną, kiedy ratował Chorwatów i Serbów też przed bratobójczą wojną, bo to jego słowa spowodowały, że pewne rzeczy tam przerwano. I to ilość dobra, którą ten człowiek dał światu, jest po prostu niewyobrażalna. Nieprzypadkowo został świętym tuż po swoim odejściu z tego świata, bo on był po prostu świętym za życia. I teraz właśnie tak jak mówię, apeluję do ludzi z Krakowa i do posłów z Krakowa. Drodzy państwo, wyście w duszpasterstwach w większości wyrastali. Wyście mieli możliwość znania często kardynała Wojtyły jako jeszcze biskupa Krakowa. No po prostu no, zróbcie coś z sobą, bo to jest naprawdę źle się na to patrzy i nie ma takiej kariery politycznej, która pozwala obrazić wspaniałego człowieka i patrzeć na to z takim, powiedziałbym, biernym oczekiwaniem tylko i wyłącznie co dla Dudków to zrobiliście, dla Dudków